Zabij. Co tu się stało? Boję się tego. Wkazało mi z jakiegoś powodu, że miałem streama trwającego 3 sekundy przed chwilą i takie... Why? Dlaczego? Nie rozumiem. Nie, serio, czasami się boję zarówno Twitcha, jak i OBS-a pod względem tego, co potrafię odczyniać. Mam nadzieję, że nic złego się przestanie stało. Nie, z tego co widzę, jako Steam żyje, więc pod tym względem nie powinno być, da? Tym małym widzę, że jest jedynka na Discordzie i nie jestem pewien, czy to Breaking Newsy, czy tylko ktoś do mnie pisze. Bo akurat byłem w trakcie rozmowy. Cześć Sebastianie. Piątek, piąteczek, piątunio. Całe szczęście. Żeby nie było, to nie jest na zasadzie, moja robota jest taka chujowa, że bardzo się cieszę, że jest piątek, ale jednak człowiek się cieszy z weekendu, niezależnie od tego, jak fajnie roboty by nie miał. To nie jest dobry pomysł. Kto by pomyślał, picie napojów z puszki przez słomkę nie należy do najmądrzejszych pomysłów, na jakie w życiu wpadłem. Sam pewnie nigdy o tym nie pomyślał. Cześć, Sylo. Napoje z puszki są od tego, żeby pić z puszki, a nie kombinować. Co właściwie dałoby się pić z puszki przez słomkę, tak żeby to w miarę naturalnie wyglądało? Cześć, Zydzik. Cześć, Biki. Bo tak naprawdę nic mi konkretnie do głowy nie przychodzi. Dla mnie puszka to zawsze jest takie naturalne, że masz puszkę i z tego pijesz, a nie masz puszkę i nie wiem, przelewasz z tego. Zawsze mnie dziwiło trochę, jak ludzie sobie na przykład, nie wiem, biorą piwo w puszce, tak? I potem sobie przelewają do jakiegoś kufla, szklanki czy czegoś. Takie, jak chcesz tak, to chociaż weź w butelce, a nie w puszce, Jezu. PS5 i rzeczy z FF7 remake się dzieją. Coś widziałem, że DLC z Yuffie ma wejść tylko na PS5? Trochę szkoda, ale też powiedzmy nie zależy mi aż tak bardzo, żeby się prać po PS5 specjalnie. Może jak będzie już jakaś większa lista tytułów, jak PS5 będzie lepiej dostępne, to wtedy może się skuszę, a tak to na pewno nie mam zamiaru kupywać PS5 dla samego DLC-ka do FF5 remake'a, prawda? Cześć, Pasku. Przerwanie, chcę się podzielić się z kimś piwem. Nie wiem, może to kwestia tego, że jestem jeszcze przyzwyczajony do tych starych czasów i w ogóle, ale jak dla mnie... Po prostu, jeżeli mam coś w puszce, to po prostu jest na zasadzie, chcesz łyka? Tak, bieraj. A pytanie, co tam pijemy w tej puszce? Najzdrowszy napój, jaki tylko istnieje. Przysięgam. Tytuł na wyłączną stronę idą na PC, to lepiej poczekać. Z tym też to już nie bywa, nie spodziewałbym się za szybko Demon Soulsów chociażby. Bloodborne jak nie było, tak nie ma, pomimo tego, że niby już tyle razy wyciekało, że Bloodborne na PC, Bloodborne na PC. I widzicie, gdzie jest Bloodborne na PC. Nie zakładałbym, że będzie to jakoś, powiedzmy, szybko, niedługo i w ogóle. Dobra.
Jaki mamy cel na razie, oprócz tego, żeby odwiedzać cały klasztor? Tak, wiem, że oprócz tego to żaden. No i wiecie co? Zacznijmy od najciekawszej, najbardziej ambitnej rzeczy, jaką tylko mogę zrobić. Tak, dokładnie od tego, co myślicie. Nie wiecie, skoro i tak jakaś tam rozmowa się wiązała, to akurat będzie można ją poprowadzić chwilę dłużej, jak ten. Jak akurat będę ryby łowił, tak? Więc powiedzmy tym lepiej. Tylko pozgarniam rzeczy, które tutaj leżą, bo część z nich to chociażby robaki. Zamiast pewnego pingwina. Ryba. A co mi powie ryba? To jest lepsze pytanie. Gra, która mamy limit w jakimś punktu, która mam 5 deskowych temów. Brzmi 100% zabawnie. Cześć, chciałem robić ryby. No podobno dzisiaj każdy trafia na wielkie. Czemu miałem 16 rybali? Dżdżognis. No i gdzie te wielkie ryby? No i gdzie te wielkie ryby? Ja się grzesz nie pytam. No, ja myślę. Nie wiem, na ile dużo mamy tu entuzjastów Pokemonów, bo dzisiaj był ten event cały. Ja się zaznajomiłem dopiero tak naprawdę w miarę niedawno, co tam się zadziało. Widziałem, że opinie są bardzo mocno podzielone w tej kwestii. Jedni mówią, że te remake'i czwartej generacji są nie najlepsze wizualnie, że się tak wyrażę. Inni się bardzo cieszą. Znaczy, większość ludzi się cieszy na zasadzie, o, wreszcie remake Sinnoh, tak? Ale niekoniecznie się cieszą z tego, jak to wygląda, o tak powiem. Jak dla mnie osobiście nie wyglądało to aż tak źle, chociaż jestem w stanie zrozumieć, co ludzie mają na myśli, że o mój Boże, chibi, tak? Bo to rzeczywiście wygląda tak trochę, no, bardziej dziecinniejszy, mniej, że tak to mówimy, tak? Mi to osobiście nie przeszkadza, to na pewno. Nie mówię w tej chwili, że o, na pewno kupię, zwłaszcza jeżeli miałoby to wyglądać jak z tym, jak ze Swordami i Shieldami, jeżeli chodzi o sam gameplay, bo nie wiem, jakoś ta magia mi nie podpadła, powiem szczerze. Mam ją kupioną, mógłbym nawet w każdej chwili odpalić, gdy im bardzo zależało, ale... Ech. W sumie tutaj, do tej pory nie skończyłem, żeby było zabawniej. Przysięgam, że kiedyś to zrobię. Tylko jeszcze nie wiem, kiedy to będzie. Nie wiem, jakoś po prostu bardzo mocno mnie nie ciągnie, żeby ją dokończyć, o tak powiem. Zawsze znajduję coś innego, co mógłbym chcieć zrobić w danym czasie, niż akurat odpalić sobie Swordy. Przestaję się dziś na SMT5 w tym roku. Ja na SMT5 będę tak naprawdę czekał dopiero, jak podadzą, kiedy ma wyjść, a nie... zanim jeszcze jakiekolwiek informacje na temat daty premiery będą, tak? Bo... osobiście też wolę, żeby twórcy poświęcili tyle czasu, ile uważają za stosowne, żeby gra wyszła jak należy, a nie żeby podali datę premiery i na podstawie tego musieli się trzymać daty premiery, którą kiedyś tam podali, albo ją przesuwać. I przez to niech wyjdzie coś takiego jak... Cyberpunk. Chociażby. Albo
jeden z tytułów, nad którymi miałem przyjemność w pracy pracować, który też wyszedł ze sporą ilością problemów, nie będę kłamał. I też moje odczucie było takie, że mógłby spokojnie poleżeć jeszcze odrobinę w piekarniku, że się tak wydarzy. Czy sprawdzałem demko niby w Tactics Ogre? Nie, powiem szczerze, zwłaszcza, że ani w Tactics Ogre nie grałem. Jedyny taktyczny RPG, w jakiego miałem przyjemność grać, to Fire Emblem tak naprawdę. Nie powiem, że tylko trzy domy, bo w Awakeninga parę godzin jednak mam przegranych. Ale też nie na tyle dużo, żeby móc powiedzieć jakoś bardzo dużo o grze. SMT jest trochę zaniedbane. Mają niby tą mobilkę, w której generalnie coś się tam cały czas dzieje, tak? A jak wszyscy wiemy, gacze to najlepszy sposób na zarabianie pieniędzy na wschodzie. Nie oszukujmy się. Jakby się nad tym zastanowić, to pewnie jakby porównać ilość tytułów SMT, takich, które mają w tytule SMT i nie są personami. Ilość person, które wyszły w ciągu ostatnich paru lat, to SMT wcale nie byłoby w aż takiej złej pozycji. Bo na każdego Royala, którego mi przytoczycie, ja wam przytoczę w Reduxa, na każde CKS-y, które mi przytoczycie, ja wam przytoczę Nocturna HD. Cześć Sylwio. Więc to nie jest tak, że kompletnie z czystego SMT nie wychodzi, tak? Po prostu, powiedzmy, nie wychodzą nowe tytuły, tak? A jednocześnie Strikers to... Nie oszukujmy się, Strikersi są personą bardziej z nazwy i ze świata przedstawionego, a nie z gameplayu, tak? Nie ma tam takich typowo personowych elementów, bym powiedział, mimo wszystko? Tak, Strikers ma fabułę, to akurat do tego nie można się bardzo przyczepić, tak? Strikersi mają fabułę, taką w miarę sensowną, przy okazji rozwijają postacie, które były w samej Personie 5. Ale po prostu gameplayowo to jest jednak inny typ gry, tak? Te elementy, które są pomiędzy tymi elementami Muso, czyli jednego wielkiego napaczania się z setkami wrogów, to bardziej takie, no rzeczywiście stricte fabuła, a nie jakieś aktywności poboczne, które można robić, tak? Jakie na przykład, no bo w Personach jednak miało się czy to social linki, czy to jeśli inne aktywności, które na mieście można było robić, tak? A w Strikersach, no oczywiście za bardzo nie ma, tak? Możemy sobie pojeść po sklepach, możemy sobie pogadać z ludźmi, a to dosłownie pogadać tak jak z NPC-ami, którzy stoją na ulicach, tak? A nie, że jakieś specjalne scenki robić, czy coś. No, o czym to jest? W bardzo dużym skrócie, bez większych spoilerów. Akcja dzieje się w wakacje po zakończeniu fabuły Royala. Żeby nie było. Na tyle, na ile mi wiadomo, to się dzieje po Royalu, a nie po w oryginale. Tak, żeby nie było. I śmiałem się trochę, jak zaczynałem tak naprawdę grać, że w ciągu pierwszych plus minus 30 minut jest gigantyczny spoiler z końcówki Persony 5, więc jeżeli ktoś nie chce sobie spoilować żaden sposób Persony 5, to niech nie tyka materiałów z Royala, znaczy ze Strikersów. Royal tak zima w Goldenie, no mniej więcej. Ludzie to się tak ładnie nazywa trzecim semestrem, bo w Japonii są trzy semestry generalnie, tak? Nie to, co u nas, powiedzmy, jest ten zimowy i letni, tak? Tam jest bardziej podzielony na trzy, przy czym przynajmniej częściowo wynika to z tego, że tam rok szkolny się zaczyna w kwietniu, bodajże?
No ale w każdym razie tak nie spoilując za dużo, no to mamy sobie wakacje po Royalu. Ekipa się zbiera, spotyka, chce pojechać sobie, zrobić się wycieczkę wakacyjną. Okazuje się, że są problemy typowo personowe i nie można robić wycieczki, tylko trzeba robić się robotę, jaką robili do tej pory. To tak, bardzo dużym uproszczeniem bez spoilerów, tak, bo mógłbym się zagłębiać w dalsze szczegóły, ale jednocześnie raz, że jestem dopiero po drugim rozdziale, więc nie mam jakiegoś takiego super dużego obrazu, a dwa, że pewnie są te ludzie, którzy wiedzą więcej i mogliby przypadkiem palnąć jakiś spoiler, na czym im bardzo nie zależy. Znaczy, bardzo mi zależy, żeby to się nie stało, o tak powiem. Z tym, że Royal jest przedłużeniem P5, to też można się pewnie kłócić o tyle, że jest nie tylko przedłużeniem, ale też zmienia jako tako trochę samą fabułę w piątki, tak? Więc to nie jest do końca tak, że powiedzmy mamy bonusowy content po piątce, ale mamy też zmiany w trakcie głównej fabuły. No mówię, no gameplayowo to jest taki typowy gatunek, który ma swoją własną nazwę Musou, czyli w dużej mierze mamy naszych bohaterów, którzy klepią setki pomniejszych wrogów i raz na jakiś czas silniejszych przeciwników, tak? Którzy są efektywnie bossami, tak? Przy czym akurat Strikersi zachowują sporo personowych elementów, typu właśnie persony, słabości i tak dalej, tak? No tylko wiadomo, system już nie jest w ogóle turowy, tylko bardziej nastawiony na akcję, tak? No ale to z gatunku wynika. I tego się nie przeskoczy. Generalnie są też plany, żeby Persona pojawiła się na streamach moich i Sevika, w sensie piątka Royal. Tylko nawet jeżeli, to nie należy się tego spodziewać ten weekend z przyczyn nieobecnościowych. W Strikersach wszystkie raczej nie ma. Jedno, co mi przychodzi do głowy, to są misje tak zwane obronne, czyli trzeba bronić celów w trakcie, kiedy coś tam się dzieje, tak? One są takie pseudo na czas. I jak czas się skończy, to walka się kończy, tak? A tak to może być co najwyżej, nie wiem, że trzeba zabić bossa, tak? A przejmować boss jako taką nie trzeba. Zresztą to nie jest, powiedzmy, jedna ciągła walka, tak? To się przeskakuje od jednej potyczki do drugiej potyczki. Nie jestem też ekspertem od Musou, tak? Bo kiedyś dawno temu grałem w jakieś Dynasty Warriorsy na PS2. I to było przed Strikersami tak naprawdę moje jedyne doświadczenie z gatunkiem, więc też nie chcę robić jakiegoś Bóg wie eksperta, tak? Czemu te kółka są takie wolne? FM bez jest na prezentację pewnych gier z pominięciem innych. Nie jestem pewien, do czego pijesz, bo aż tak... Tak jak wcześniej mówiłem, moja styczność z Fire Emblemami to głównie trzy domy plus trochę Awakening i bardzo mało ten DS-owy remake, który jest w pierwszej części. Strasznie mnie boli to, że... jak jest na Switchu online parę tytułów JRPG-owych. Czyli właśnie, czy to Fire Emblemy, czy to SMT, to, że one wychodzą tylko i wyłącznie w Japonii. Podejrzewam, że wynika to z tego, że te tytuły nigdy nie dostały tłumaczenia jako tako. I no, siłą rzeczy dziwne było, żeby nagle je przetłumaczyli i wypuścili za darmo na Switch online, tak? Ja to absolutnie rozumiem, ale wciąż jest to do mnie frustrujące. Bo człowiek widzi w ofercie takie SMT1, SMT2, stary Fire Emblemy.
I wie, że nie może efektywnie w to zagrać, no. Przesujące. Znaczy oczywiście, no cały czas mogę zagrać, tak, ściągając jakieś tam spaczowane wersje, jeżeli chodzi o język, tak, i w ten sposób pogrywać, ale to nie do końca jest to, co bym chciał, tak? Czy słyszę to? Zastanawiam się, czy da się jakoś ogarnąć tego sound capture'a, żeby mógł hotkeyem go włączać i wyłączać, ale podejrzewam, że nie. Byłoby za łatwo pewnie. Większy postać to Shadow Dragon, Awakening Face. W sumie Awakening Face to jedne z bardziej popularnych części, tak mi się wydaje. Przynajmniej przed wyjściem trzech domów, tak? Bo odkąd wyszły trzy domy, to wydaje mi się, że one są jedne z bardziej popularnych. Przy czym no... Nie jestem aż tak bardzo w fandomie, żeby móc w 100% to powiedzieć, tak? Wiem na pewno, że memy z trzech domów widzę dużo częściej niż z innych części, i to na pewno. Fajnie, powoli zbliżamy się do końca łowienia. Czemu jest ci smutno? Będziemy pchać fabułę do przodu. No bo tamte gry istnieją tak naprawdę dokładnie w taki sam sposób jak Persona 1 i 2. Czyli no, ludzie wiedzą, że to istnieje, ale traktują to jakby nie istniały, prawda? Prawda? Co im przypomina, że powinienem pewnego dnia ograć Persona 1 i 2. Tak, a najlepsza córka jest po stable, prawda? 7K jaki miała podtytuł, bo... Wiem, że Fire Emblemy też mogą być numerowane po prostu, tak? I z tego co pamiętam, trzy domy to jest jakaś 14 chyba? Albo 13? Nie pamiętam dokładnie, ale na pewno ma to jakiś bardzo wysoki numer. I ja większość Fire Emblem bardziej kojarzę po tytułach, aniżeli po tych? Aniżeli po numeracji? No sobie znaczeniem jest tak samo, że on raczej był takim pierwszym, który... Wszedł gdzieś tam do świadomości. Podejrzewam, że głównie dlatego, że jedynka i dwójka chyba nie miały oficjalnego tłumaczenia przed wersjami iOS-owymi. Czy tam androidowymi. Że dopiero te wersje telefonowe były oficjalnie wydane na zachodzie jako tako. Persona 1 miała dziwną lokalizację. Ogółem powiedziałbym, że dużo starszych tytułów miało dziwną lokalizację. Nie bez powodu istnieje takie określenie jak pluseizm. Ile jest kolorów rybek? Z tego co wiem to 3, niebieskie, czerwone i żółte. Trzeba mieć na uwadze, że sporo tych starych tytułów, tak naprawdę starych, czyli jeszcze przed erą PSX-a,
Miał problemy z lokalizacją, chociażby przez to, że były ograniczenia techniczne, tak? Dajmy na to ograniczona ilość znaków w jednym wierszu, tego typu rzeczy, tak? I oczywiście z czego to wynika, z różnicy alfabetów, tak? No bo jak w japońskim będzie jedno K... Jezu Chryste! Co ja robię? Jak w japońskim będzie jedno kanji, to będzie efektywnie jeden znak, tak? A w naszym alfabecie jednym znakiem będzie jedna litera. Znaczy, nawet nie jestem pewien, czy jedno kanji to stricte jeden znak, tak? Ale nawet jeżeli to w najgorszym wypadku, to jednak będą trzy znaki, z tego skojarzę, tak? Bo... chyba. W każdym razie, no kanji są dużo krótsze, tak? Jawka nie pozwalałaby na cudniejsze kanji, ale i tak w większości przypadków kanji jest obsługiwane przez gry tak naprawdę. Nie jestem w stanie tak pewien, czy wszystkie kanji, tak? Ale zazwyczaj te teksty nie wyglądają jakoś bardzo poszatkowane hiraganą, katakaną. Wiem, bo pamiętam, że jak pracowałem nad niektórymi tłumaczeniami, to stwierdziłem, że muszę zobaczyć, jak to wygląda w oryginale, tak? I to nie wyglądało naprawdę tak, że nie wiem, był prawie cały tekst napisany hiraganą katakaną, tak? Tam większy znak to by poza było kanji. Zresztą, no, tak jak zresztą zostało napisane, że nawet gdyby było napisane samą kaną, to te teksty byłyby zauważalnie, powiedzmy, jest dosłownie jedna kana, która ma tyle samo znaków, powiedzmy, w japońskim i w angielskim, tak? I jest to kana N. Oczywiście można powiedzieć, że jest to hiragana N i katakana N, ale to już byłoby czyste czepialstwo. Ja czy nie miałbym problemu, żeby rozpoznać hiraganę, katakanę i kanji, chociaż niektóre znaki rzeczywiście są podobne, tak? Może być też nie tak? Na przykład, drzesz japę? No, to teraz jakby ktoś nie pamiętał, to przypomnę tylko, że w wiosce Remire są problemy natury jakiejś choroby magicznej prawdopodobnie. I naszą misją na ten miesiąc będzie zbadanie całej sprawy, jak ona tam wygląda, co tam się właściwie dzieje. Tak jakby ktoś nie pamiętał, o co chodzi. To tak pokrótce przypominam, żeby nie było, że taka nie ma fabuły, albo że ignorujemy kompletnie fabułę. Nie, nie widziałem. O, widzicie? Zacząłem mówić o fabule i Sylwia idzie ze dwóch. Tak ją interesuje fabuła w Trzech Domach, co ja mogę powiedzieć? Co mi przypomina, że... pamiętam, że kiedyś oglądałem to anime, ale... ja obejrzałem w sumie jakieś 10 odcinków. Czy mam coś, co dla Kaspara by się nadawało? To będzie raczej dla Petry. A propos Petry. Okej, czyli chyba nie mam. Część ściągnąć całe. Najpierw obejrz ten sezon, który teraz wychodzi. Ja nie wiem, czy byłem pewien, że obejrzałem cały pierwszy sezon. Potem zobaczyłem, co się działo i stwierdziłem, że musiałem nie obejrzeć całego pierwszego sezonu.
I znałem, że no nie. To czy nie będzie jej, to nie będzie jej. To nie powinno być jej. Ona czy nie zbiera monet? Nie jest powiązana z EO. Ależ to nie jest kościelnych. Dlatego sezon chcę pierwszy obejrzeć na nowo. Nie wiem, ja jakoś bardzo rzadko oglądam anime ponownie. Czasem mi się zdarzy, że nie wiem, obejrzę sobie jeden odcinek. Czy dwa, żeby sobie przypomnieć. Jedyne anime, które kojarzę, że rzeczywiście oglądałem w 100% ponownie, to chyba był Lucky Star. I to też bardziej na zasadzie dlatego, że to nie jest żadne tam fabularne anime. A bardziej czysto komediowe. Mam wrażenie, że o odcinkach to ja w ogóle już od jakiegoś czasu zapominam. Ile możemy ich posadzić? 4. Jako, że mamy dużo hajsu. To co nam szkodzi? Nic nam nie szkodzi. O, mamy dużo questów do wzięcia, to na pewno. Tu mamy coś, co sobie leży. Będę ten z dzisiaj nie wpuścił, prawda? Brzmi przekonująco. W 100% chora. Jestem w 100% pewien, że jest chora i nie ma żadnego problemu. To nie powinno być jej. To jest jej. No i malowałem niedawno bez mnie. To może mieć sens. Bernie jest zwierzyną aniołowcą, przypominam. To nie jej. No teraz to już normalnie mówię. Widać jak bardzo jest choda w dużym skrócie. Bardzo podoba mi się fakt, że możemy sobie wejść do każdego pokoju bez żadnego problemu. Kto by się przejmował takimi drobiazgami jak prywatność? Prywatność? Poszaleliście? Dobra, jaki mamy turniej? Brawling. Brawling. Nie ma chyba nikogo, kto się nadaje na Brawling. Jedyna osoba, która u mnie sensownie brawluje, to Baltus, który ma trzeci poziom. Co mi przypomina? Czy to nie jest tak, że teraz będę miał paralog z Yurim, który ma szósty poziom? Oh, baby. Nie od ciebie, od tej drugiej. Mógłbym pójść na ten turniej. Ale wiem doskonale, że kogokolwiek by nie wystawił, to raczej to nie wyjdzie, więc nawet nie będę próbował chyba. No bo nie oszukujmy się. Ja nikogo nie ćwiczyłem w Brawlingu, okej? Wysta Fedel. Najgorsze jest to, że ona chyba ma największe szanse po imo F w Brawlingu. Bo ma fuj siły. Kobiet się o wiek nie pyta, ale... Jak tam to było? Czy powinienem kwestionować? Czy
Przestałeś ten moment, w którym każdorowo zaczyna wciskać się każdej osobie wszystko, żeby sprawdzić, czy działa? To ja akurat wiedziałem, żeby dać jej konkretnie. Monety były bodaj albo Aloyzego, albo Geralta. To nie będzie twoje. Ale reszta nie jest kościelna. Oddam mapę odrobinę. そういえば、職場のトモシさん、最近ずっと留守みたいですね。私、借りてた本のことでちょっと質問があったのに。本当、どこに行っちゃったんでしょう。トモシ、これ、逃げたの? Wszyscy ostatnio magicznie znikają. To nie powinno być jej. To też nie. To ja widziałem coś przy poprzednich drzwiach, to Fata Morgana. Nie, widziałeś. To ja jestem ślepy. I prawdopodobnie będzie to coś środki. Dzięki za zwrócenie uwagi, tak swoją drogą. Bo mówię, ja akurat mam tendencję do niezauważenia takich rzeczy, więc... Dobrze, jesteśmy jeszcze w takim etapie swojego życia, kiedy możemy traktować wielkie bitwy jako zabawę i gry. Bardzo mi się podoba, jak dużo różnych złych rzeczy jest tutaj sugerowane, że jeżeli dalej będą wszystko tak dobrze robić, czyli nie będą. To tak działa. My w czasach epidemii powinniśmy o tym wiedzieć jak najlepiej. Lepiej zapobiegać niż potem radzić sobie z wielkim problemem na pół kraju. Albo nawet na całe. W ogóle wiem, że poruszanie politycznych tematów i w ogóle baba, baba, ale... Słuchaj, nawet nie tyle politycznych. Czy u was też tyle osób chodzi bez maseczek po mieście? Bo mnie to osobiście tak przeraża. Człowiek sobie idzie każdorowo na spacer. Jakaś połowa ludzi je bez maseczek, druga połowa z maseczkami na brodzie. Dziwnie. Czy mogę mieć coś dla niego? To nie. Reszta nie wydaje się, żeby pasowała do niego. Ona oczywiście nie obije na treningach. To by było... Też nie jego. Czy on wygląda wam na kogoś, kto ćwiczy swoje mięśnie? Come on. Tam mu kwiat. Taką piękną dużo. A co ja się będę? Nie mogę je dawać w nieskończoność. Co może pójść nie tak? Jeżeli wasza odpowiedź jest wszystko, to macie rację. Macie kategorycznie rację. Questy? Czyli kolejny list miłosny mam dodać? Znaczy, rozumiem doskonale o co chodzi, tak? Tylko... Z jednej strony mamy jakieś tam nakazy noszenia i w ogóle, tak? Więc dziwnie, że ludzie się do nich nie stosują. A z drugiej,
jeżeli idę w miarę zatłoczoną ulicą i tyle osób chodzi bez maseczki, to jednak czuję się trochę niekomfortowo. Ara? Co się stało, sensei? Nandaka... Właśnie, to jest zawsze mój problem. Widzę, że samochód podjeżdża do przejścia, czy do jakiegoś skrzyżowania, czy do czegoś, tak? Ja czasem nawet specjalnie zaczynam się obracać, jakbym chciał iść w innym kierunku, żeby tylko się dla mnie nie zatrzymywali oni, jak się zatrzymuje. Ja tak, kurwa, nie musiałeś. Naprawdę, mi się nie śpieszy, ja poczekam! Oni i tak się zatrzymują i blokują ruch przede mnie. Najgorzej. O, to jestem ja w pigułce. Zawsze można założyć się więcej czochów, jak jest zimno, ale nie można się rozebrać ze skóry, jak jest za gorąco. Adelgard nie chce się umyć w zimnej wodzie. Mi się nie chce nakładać maski, padają mi przez nią okulary. Ja mam na to bardzo proste rozwiązanie. Jak wychodzę gdzieś w masce, to nie wychodzę z okularami. Żeby nie było, ja nie jestem jakoś kompletnie ślepy, tak? Jak teraz tak patrzę bez okularów, to... Powiem tak, czat widzę, to co w grze już trochę gorzej. Tym, że zazwyczaj jak wychodzę, no to powiedzmy nie potrzebuję rozczytywać rzeczy, tak? A widzę na tyle dobrze, że nie martwię się o to, że nie zobaczę kogoś, kto idzie, albo samochodu jadącego, tak? Po prostu jak wychodzę, to wolę bez okularów, tak? No, gdybym czuł, że ich rzeczywiście potrzebuję, tak? Że... O, kompletnie nic nie widzę. Nie widzę, jak światła się zmieniają. Nie widzę cen w sklepach, tak? Czegoś w ten deseń. Obowiązkiem kierowcy jest wstąpić pierwszeństwa pieszemu, który czeka przejściu. Z jednej strony tak, z drugiej strony, jeżeli dajmy na to, jestem tylko ja przy przejściu, tak, a jedzie 50 samochodów, to naprawdę głupio mi blokować ruch, zwłaszcza jeżeli przejście jest, powiedzmy, tuż przed światłami, tak? A i takie się zdarzają. Spokojnie radzę sobie z chronieniem się przed bandytami, ale ci wokół mnie bardzo się martwią. I często nie mogę udać się na prywatny spacer. O, realnie chce się dać opowiedzieć. Nie mam szczęścia coś do tych notek. Tak wiem, szczęścia. Fodora. Megami kacte sonzaista. Nie wiem, jeszcze od jakiegoś czasu mam trochę tak, że trochę bym się bał wychodzić o takiej porze. Jakoś... Zawsze jak sobie myślę, że wyszedłbym sobie jakoś popołudniem, czy wieczorem, czy coś, to sobie myślę, że... pewnie spotkam kogoś na ulicy, kto bardzo grzecznie się mnie zapyta, czy coś mi dolega i będzie chciał mi pomóc z rozwiązaniem moich problemów w sposób wykorzystując jego siłę albo coś na deseń. I nie, po prostu niekomfortowo się czuję z taką myślą. Jezu. Czy tam coś leży? Nie, doskonale. Tutaj za to jest jeszcze jakiś quest chyba z tego co widzę. Dosta. Watashiwa chottoshita nikka da. Shiseijin wa mina Seiros-kyo ni totte juyou na jinbutsu da to. Sorosoro kimi mo mananda to omou ga. Watashiwa tokuni Sei Sesumi. Nie mam tu hydrate, przykro mi. Obowiązek wchodzenia jeszcze na spacer o tej godzinie. Kimi ni tanomi ga aru no da ga. Ja czasem tak sobie myślę, że fajnie by było mieć psa, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że jak już wrócimy do biura, to musiałbym go zostawiać na jakieś 10 godzin w domu samego. I z taką myślą sobie myślę, nie, to raczej nie wchodzi we chubę.
Może kwestia przymiotu będzie jego. To nie. To może być twoje. To nie jest twoje. Ależ to nie jest kościelne. Doskonale. Jak stoimy ze mną? Mam 3100 punktów, więc możemy teoretycznie któryś z tych ekspów plus 10 się wziąć. Tylko pytanie, czy chcę. Co mi szkodzi? Słodycze, słodkości. Aż się człowiek głodny robi, jak to czyta. Dobra, gdzie mnie jeszcze nie było? To jest ważne pytanie. Najlepiej to widzę zazwyczaj na oddalonej mapie. W Holserskim nie było, that's for sure. Kogoś, kto ma skomplikowane życie mi ostatnio. Prawda, Sylwek? Prawda, Sylwek? Nic mi nie jest, tylko trochę mi się omdlało ostatnio. Ale kto by się przejmował takimi zabiegami? Przecież to nic takiego. To jest sensei. Lumiru mura no ken desu ne. Czy moi, że jest jeszcze gorzej niż ostatnio? Bodycerze są błogosławieni błogosławieństwem bogini, czy jakoś tak. To nie? I nie zgadnę, to też nie. Goddammit. Znaczy... Posiadaczy questów jest generalnie niewiele i rycerze raczej też nie mają questów jako tako. Nie pamiętam, na ile o tym mówiłem, ale no generalnie powiedziałbym, że osób, które posiadają questy, herby i tak dalej, będzie liczba jakaś dwucyfrowa, tak? A raczej nie będą to szeregowi rycerze kościoła, tak? Miałem coś, co na pewno będzie jego. Zaraz chyba wycofam to co powiedziałem o na pewno. Yep. Bo jak widziałem, że coś... kogoś, kto lubi historię, to byłem pewien, że to Hanemana, ale widzę, że to z mojego domu, więc raczej odpada. Oh boy! Lubicie biegać po całym klasztorze? Bo ja chyba zaraz się przekonam, że bardzo lubię. Niestety. Czy ja mam wziąć udział w turnieju? Czyli sugerujecie, że ja mogę sam wziąć udział w turnieju? Ajajajajaj, a cóż to się dzieje? Jezu, jeszcze jaka nagroda. Brave Lance. Zobaczmy. Co do kurwy? Jakie trzy?
Nani, the fuck? Jeszcze chcecie im mówić, że jest tu 5 przeciwników w sumie? Ale co się w gaczem nie pierdoli, widzę. Nie, ale serio, jeżeli mam to zrobić treningowym mieczem, a moim pierwszym przeciwnikiem jest opancerzony przeciwnik, to muszę być bardzo intensywnie popierdolone staty, coś czuję. Ile mam teraz siły na zagonicę? 24, to nie jest mało jak na ten moment, gdy... Druga osoba z najwyższą siłą u mnie to podejrzewam jakieś 15, nie licząc Edelgard. A nie, przepraszam, Petra ma 18. I Edelgard 21. Na 10 poziomie. Okej, mam mało siły, przepraszam, już nie będę narzekał. Ja nic nie mówiłem. Mam mało siły. Powinienem mieć więcej. Edelgard, ty kurwo. Czemu psujesz mi radość życia? Chwila. Sensei. Czy to jest jakaś sugestia, że to jest list do Hahnemana? A nie, to książka dla Hahnemana. Okej. To miało jakąś swoją ładną nazwę w japońskim i nigdy nie pamiętam, jak to się nazywa. Bo była jakaś taka historia o tym, że ktoś dostał coś mało wartościowego i potem wymieniał to, aż w końcu dostał jakiś tam prawdziwy skarb dosłownie. Tylko mówię, nie pamiętam, jak to się nazywało w tej chwili. Wiem tylko, że coś takiego było. Oczywiście, dodatko. Tak naprawdę to nie. Nawet nie miałem wyboru! Choćbym chciał! To nie miałem wyboru! Twoją nagrodą będzie... To. Przynajmniej dostała do tego kopa do motywacji. Dobra, widzę, że jeszcze parę questów jest do wzięcia. Ingrid, ten naczelny żarłok tego klasztoru, jakby się ktoś pytał. I ludzie jej to wypełniają przy każdej tej możliwej okazji. Ej, kolejny quest na walkę, na którą nie będzie mieli czas pewnie. Okej. To nie będzie jego, to nie będzie, to zdecydowanie nie będzie. Chyba rzecz sobie Feliksa, naczelnego Edgelorda Rzeczypospolitej Polskiej, który lubi pieca, bo wpierdala słodycze? No właśnie. Niektórzy powinni z takim oburzeniem reagować, co ty pojebało cię? Tak, czy raczej po prostu na zasadzie dajcie im mięso, dajcie im mięso. Aniżeli, Jezu, jedzenie. Jakkolwiek to jeżeli to by poza mną nie jest to samo. Już nie gadałem? Tak, zaszem. Czy chcemy przestraszyć Asza? Nie. Nie bądźmy niemili.
Nie tym razem. Tu coś jest, tu coś leży, tu coś widzę. Okej, okay, to jedna rzecz, jaką miałem znaleźć. Nie wiem, czy aż tak dużo tych albinosów. Zresztą to świat fantazy tak naprawdę, gdzie różne kolory włosów są naturalne, a niekoniecznie wynikające z albinizmu. Z tego co pamiętam, albinizm przejawia się też czerwonymi oczami zazwyczaj, więc na to też trzeba zwracać uwagę. Dostaliśmy amulet ognia. Z pewnością ktoś będzie go potrzebował. Pytanie gdzie? A i nie zgadzałem jeszcze questa od tych. Od Kaśki i od. Shamir. Ale to za chwilę. Co jest, Rafciu? Co się stało? Coś ty ryby zrobiły? Coś te biedne ryby zrobiły, przyznaj się. O! Ode ga otoshita yatsu da! Todokete kurete arigato na! Więcej dla niego nie powinienem mieć. Jest, mam dużo tych rzeczy. I podejrzewam, że przynajmniej część z nich mógłbym oddać tak naprawdę. Co nie mógłbym, nie dobrze. To zaraz, fiskal, już tu jestem. Wiem, bo specjalnie wybrałem osoby, którym to będzie smakować. Mam 5 punktów i generalnie chyba nic więcej do pilnego zrobienia dzisiaj. Więc mógłbym znaleźć coś, co będzie smakowało naczelnemu skurwysynowi Rzeczpospolitej Polskiej. Coś, co będzie, okej, okay, mam cię. Czy chcemy posłuchać szlacheckiej gadki szlachciców o szlacheckim pochodzeniu? Oczywiście, że tak. Mazushi shokuji de attemo, Sahō wa mamoru beki da. Sō wa omowanai ka ne, Ferdinand-kun. Mochiron da tomo. Mazushi shokuji de are, tsukutte kureta mono ni keii o haratte shokusaneba na. Ach ci szlachcice. Tak jak wspominałem kiedyś tam, jakieś 100 lat temu, o czym pewnie już nikt nie pamięta, część postaci ma ze sobą bezpośrednie interakcje podczas tych posiłków. Przy czym te interakcje mogą się zmieniać też w zależności od tego, na jakim etapie supportów jesteśmy. Że część tych interakcji będzie inna, jeżeli na przykład mamy A, jeżeli mamy B i tak dalej. Czy ktoś jeszcze potrzebuje? Tak, potrzebuje Dorotka i Konfans. Czy damy radę? Damy radę. Zastanawiam się, czy damy radę zrobić tak, żeby obie się załapały. Powiedzmy, że Leju Edelgard nie potrafi mówić, ewidentnie. Jest to w jakiś tam sposób uzasadnione. Ale o tym zapewne w swoim czasie. Tak, życie. Jeśli chcę, to jest mniej, ale... Ale...
半分くらいは思い通りに進めないと何もできないわね。Najgorsze jest to, że nie pamiętam się jak nie pamiętam się. Tak, nie pamiętam się. Proszę państwa. それだけの力があるということよ。あなたには。Nie pamiętam jak bardzo w swoim czasie, to chciałem powiedzieć. To jest głupie pytanie. Tak myślałem, że to nie będzie jej. Po prostu wiecie, zobaczyłem nazwisko Herzberg i stwierdziłem, że mogę spróbować. Widzę wiertła. Dobrze, że widzisz, a nie słyszysz wiertła. Weźmy z nimi pogadajmy. To wszystko dlatego, że ja tu przybyłem. Sprowadzam wszystkie problemy tego świata na ten klasztor. Udowodniliśmy mi, że jest inaczej. Nie, spokojnie, ja tylko stoję, ja tylko słucham. あんた、あれ持ってないか？あったら欲しいんだ。確かに必要だな。あんた、こいつより私にくれよ。頼んだ。あ、ね。弁護士を呼ぶべきだ。いくら相棒だからって、そいつはひでえ。 Ogólnie obie dziewczyny chcą w tego samego kamyka. I teoretycznie możemy zaakceptować questa od obu naraz, bo czemu nie? Kto mi zabroni? A tylko teraz pytanie, gdzie będzie... Chyba na górze. I temu nie można wracać do sprzedaży. O Jezu. Co to za masochistyczny tytuł? Zgadnij, czy nie masz czegoś, co mógłbyś zużyć jako konsumable? Bo to też teoretycznie jest opcja. Przynajmniej powinna być. A propos opcji. Co ja właśnie chciałem zrobić? Czy ja właśnie chciałem sfasterować z katedry do katedry? Czy ja opadłem aż tak nisko? Nie mam supportu z Lorenzem? Ale może się uda! Lorenz! Uju! To jest dosłownie Lorenz, chuju. Ile masz piórek słówek? Znaczy podejrzewam, że giftów takich, które mógłbym mu wcisnąć, mam dość dużo i pewnie powinienem to zrobić. Tak? Czemu to nie było w jakimś tam stopniu MMO, czy ja się tak kojarzę? Czy to było single player stylizowane na MMO? Bo coś mi tak świta. Dobra, bierz ode mnie ten list miłosny. Ej, słuchajcie, mam coś, co jest na pewno związane z Eo. Ciekawe, dlaczego ona tego nie chce, co nie? A skoro już mowa o chęciach. I tak będę musiał na coś dłużyć czas. No i na co? Czarna magia czy biała magia? Ewidentnie nie wyszło mi to tak dobrze, jak bym chciał. To nie, może pomyliłem z czymś innym. Tylko czemu ja mogę to pomylić w takim razie?
だよ、だね。あなた、ねえ、先生、これ拾ったんだけど。あ、ちょうどよかった。あなたの持ってるそれと交換しませんか？まだ？先生、ありがとう。大事にしますね。A co ma cedr? Świecący kamień. To jeszcze nie koniec ganiania. Właśnie, czy ten nic w końcu jest jego? Nie. Mam wrażenie, że już to sprawdzałem, ale wolałem się upewnić. A sensei, Shishou kara kiita yo. Lumiru mura ga taihen nan datte? Trochę. Mura no ken mo kininaru ga. Omae, memai wa daijoubu nano ka? スポーカー。なんだ、具合でも悪かったのか。元気そうに見えるけどな。もうべ、すべてオッケーに、ベオサチョジ。無理してぶっ倒れるんじゃねえぞ。スポーカーに、な、ペヴノ、な、ストップドーセン、ニスナムシェツウェグにしたね、ナイバジニシモエンチェ。No pamiętam coś jeszcze dla Sylwka. Czy tu będzie Sylwek, czy po drugiej stronie? Dumirumura.大丈夫なんでしょうかね。新手の疫病じゃなきゃいいんですけど。疫病といえば20年近く前にうちの国でも流行ったらしくてですね。王都じゃ。え、普通にヒストリア、ルビシェン、ポフタージャ。国中大混乱だったって聞きましたよ。そんな国を救ったのが、それはそれは麗しき聖女、コルネリア様です。疫病の流行を食い止めた功績で、王家好きの魔導士になったんですが、あの人、結構な年だと思うんですよね。すっげー美人なんですけど。オンテルコイエッネム。オンテルコイエッネム。あれ、そいつは俺の。すいません。あ、いすべくすべく。助かりましたよ、先生。そりゃそう、マン。イスネウタピエニア。Ja mogę przestać biegać w ścianę, kompletnie idiota? Soro, soro, boku mu hikikomori tak natte kimashita ne. Będziesz towarzyszył Bernadecie? Chyba, shoko to shokudou wo ofuku suru seikatsu wo... Deiri shitara hikikomori ja nai desu kedo. No mówię, zapytaj Bernadette. Ona się na tym zna najlepiej. Boku wa abunakatta desu. Bernadetta tte, kadai no toki igai mikake masen kedo, heya de nani shiteru desu ka ne? No i to jest dobre pytanie, co można w takim klasztorze robić cały dzień zamknięty w pokoju? Przysięgam, pewnego dnia się nauczę, żebym klikać, żebym klikał z powrotem na OBS, a nie na tego. A nie na... Przekwitywanie obrazu. Też chciałbym wiedzieć, co tam się wydarzyło. Spokojnie, może jeszcze dziś się dowiemy. Zobaczymy, jak szybko będzie nam szło z rzeczami. Dobra, widzę, że tutaj mamy dwie rzeczy do zrobienia. Bo generalnie, jeżeli dobrze widzę, to zostało na... Znaczy, na pewno musimy opowiedzieć co z tym listem. Co, gdzie i kiedy? Ora, ora, ora. Sensei, stekina mono o motte iru no ne. Ne, moshi iya ja nakattara, watashi no kore to koukan shite kure nai kashira? Jasne, nam się i tak nie przyda. Ora, arigato. Ureshii wa. Taisetsu ni suru wa ne. Ścieżka świtu. Pytanie, kto może chcieć tą rzecz? Ada, ada. O, migotna mono da na. Ostatnio oglądałem Zero Camp, akurat to się śmiałem, że pojechały tak zwane nowoczesne dzieciaki.
na kemping, bo siedzi sobie takie dziecko przy stole na kempingu i czemu tutaj nie ma internetu? To co, ile podarunków można wcisnąć jednej osobie? Jak myślicie? I czemu za dużo? Jeżeli wasze odpowiedzią było za dużo, to macie jak najbardziej rację. Ważne pytanie. Od razu lepiej. To jest jeden dobry problem. Nie można rekrutować tej samej osoby dwa razy w ciągu jednego dnia, więc powinienem zrobić to wcześniej. Ale kto by się przejmował takim drobiazgiem? Gdzie... Tutaj. Zastanawiam się, gdzie jest następna osoba, która będzie miała nam przedmiot na wymianę. Tak? Jasne. Tak się czasami zastanawiam, czy my po takich wymianach po prostu chodzimy tak z tym przedmiotem w ręku i tak go tak z nim biegamy po całym klasztorze, że wszyscy widzą, co my mamy? Krople do oczu. Doskonale. Ciekawe, czy ktoś będzie chciał nasze krople do oczu. Na razie chcę iść pogadać z Fredkiem, bo z tego co widziałem, tutaj jest. Z tego co nie wiadomo, to tak. あるいは村に傭兵団が滞在しているとまあもはや真偽は闇の中だ。我々にできるのは想像のみさ。 Nie, na pewno kiedyś się dowiemy. Ale to jeszcze raz, czy coś z tych rzeczy może być dla niego? Nie? Chyba nie. Ja nie potrzebuję kropli do oczu. Ile kroków jeszcze będziemy musieli przejść? Doskonale. Jak tylko o to zapytałem. Bo wiecie, grunt to mieć dobre wyczucie. Pytanie, komu chcemy dać nasz wspaniały przedmiot? Dylematy. Chodź tu, Kaśka. Czy powinienem się bać? Wiecie co? Aż pójdę, zobaczę. Jak wydłubać sobie oczy potrzebuję. Sobie to powinienem domyślać się, że może być aż tak źle, ale. Ech. Mogło być gorzej. Zawsze może być gorzej. Nie jest to jeszcze poziom D w sumie.
Jak osoba, która dużo czasu spędziła w młodości na D, to nie jest aż takie złe. Shinji patch. Od razu człowiekowi trochę lepiej na serduszku. Tylko trochę, ale zawsze coś. W sumie to czekaj. O, to fajnie. Mam jeszcze jeden punkcik do wykorzystania. Powinienem z kimś potrenować. I powinienem też porobić supporty. Zastanawiam się, czy gdybym miał tego supporta na B od początku, czy mógłbym go zekutować. Wiesz, to nie jest tak, że ja cię specjalnie szukam, bo ja chcę. To spisek. Spisek, powiadam wam. Lorenz, to nie ty decydujesz, czy ktoś dobrze odbiera twoje intencje, czy nie. Powiem tak. Osobie, która bierze w spiski, nie wytłumaczy się, że to jest spisek. Lorenz, ogarnij się, kurwa. Nie jesteś Sylwanem, rozumiem? Teraz chcesz mi przeszkadzać? Grostar ke no chakushi toshite no sekimu wa Hata-san ga tame nano da. Chakushi toshite ie no hatten ni ki o suru tame ni wa sugureta josei o tsuma ni mukaeru hitsuyou ga aru. Ie gara, yoshi, hin, kenshiki. Jouken wa kibishiku. Aite o mitsukeru made no michinori wa kewashii no da. Sobie miałem fakt, że mógłbyś do tego podchodzić w nieco lepszy sposób. To jest bardzo ciekawe pytanie. Dlaczego protagonistka tutaj uważa, że szlachcic mógłby w ogóle myśleć o kimś takim jak osoba nieszlacheckiego pochodzenia? Gęsok to szte wa soda. Sonna bok no kangai o hihan suru mono ga iru koto mo shouchi shite iru ga. Shikashi, konin to wa kojin to kojin ijou ni. Ie to ie to ga musubareru to iu koto nano. Tak, pedigree jego karma dla psów. Dokładnie tak było. Krostar ke ni li suru tokoro wa sukunai. Gaikouteki yuui ni tatsu ni wa gaikouteki na eikyouryoku o motsu ie to musubitsuku hitsuyou ga aru. Soshite dou ke no hatten wa. Można traktować to, co mówi Lorenz, w dość negatywny sposób w czasach obecnych. Ale powiedzmy sobie szczerze, że za czasów jakichś, powiedzmy, nie wiem, średniowiecza, nawet nieco późniejszych, tak? Mariaże polityczne były absolutną codziennością. A więc takie, a nie inne podejście jest, powiedzmy, zwyczajne? Znaczy, inną sprawą jest to, jakie jest podejście Lorenza do kobiet bezpośrednio, tak? Bo to z pewnością mogłoby być nieco lepsze. Ej, a może jednak się myliłem i mogę go teraz zakutować? Nie, nie mogę. Ale może jednak. Aż pójdę sprawdzić, może jednak. Nie, nie mogę. Ale jakaś część mnie nie będzie się czuła dobrze, dopóki nie sprawdzę.
Tak. Człowiek miał po cichu nadzieję, że może jednak. No to co, kto tam jeszcze ma supporty z kim? Zobaczmy. Petra. Ferdinando desu. Bugu teire. Totemo taisetsu. Ah, sono tori da na. Sono buki Brigitte no mono ka ne? Iie. Daguza no buki desu. Brigitte no hito yoku tsukau. Tsukaimashita. Sou ka. Mezurashii keijou da to wa kiite ita ga, jissai ni miru no wa hajimete da na. Daguza, bugu ya bujutsu, samazama ryūnyū shimashita. Ja nie, nie wiem czemu, ale za każdym razem jak widzę, że ktoś zaczyna rozmawiać o jakichś broniach czy o czymś z przeszłości, to moje absolutnie pierwsze skojarzenie to ci wszyscy maniacy czołgów, którzy rozmawiają na temat T-34, tygrysów, Shermanów i tak dalej. To jest zawsze moje pierwsze skojarzenie. Znaczy, żeby nie było. Nie mówię, że to jest coś złego, tak? Mieć taką czy inną pasję, tak? Tylko po prostu takie moje pierwsze skojarzenie. Petra, koko made ni shio. Anata, Daguza no bujutsu, wakarimashita. Ah, mi o motte na. Shoujiki. Ferdinand wynoszący pozytywne lekcje? Nie może być. これは実戦でも有効だろう。それに君も相当に鍛え抜かれている。拳での突きが槍のような鋭さだったよ。戦う技術、ブリギットより必要です。ダグザとフォドラ挟まれています。王族の前、私 一人の戦士です。戦わなければ生きる守るできません。以前帝国は侵攻してきたブリギットとダグザの連合軍を散々に撃退した。しかしその知の意図。おそらく帝運があっての者だったのだろう。君を知って私はそう思うよ。私もフォドラ来て。 Embi, jeszcze trochę mi się skończyło w postaci do supportowania się nawzajem. なにゆえあなたガルグマク来ましたか。あなたの目的みんなと違うですよね。そうね。みんなは貴族の跡取りだったり出世を望む野心家だったりしたものね。士官学校に入学した時から。 私だけちょっと毛色が違っていたかも。私、玉の輿に乗りたいのよね。いつまでも歌姫ではいられないでしょ。ストップセットマテリアリズム。ずっと帝都にいるよりは、いろいろ見聞を広められるかなって。だからここでいろんな男に声をかけて、いい人がいないか探してるのよ。玉の輿、宝石座るですか。 ペサビオンさんちょっと別の層ね。まあ、大体合ってるわね。しかし、あなたは私よくする。大変ありがたいです。なぜ私声かけてもらえますか。玉の輿できない相手です。別に損得とは関係ないところで付き合う相手。ニエステムハイセン、チャムニルビジ。なんとなく仲良くしたい。 それだけじゃダメ? いいえ、嬉しいです。
私も仲良くする望みます。しかし私あなたと同じ損得付き合う相手考えます。あら、そうなの。Ten moment, kiedy ludzie mu chęci kojarzysz tylko z Adiantem. Watashi mo Dorotea to nakayoku nozomimasu. Ryū wakarimasen. Sore wa are kashira? Teikoku kizoku ni kuro saserareta doushi toka. Tashika watashi kuro shimashita. Anata kuro shita doushi. Doushi deshita ka?やっぱりそんな気がしてたのよね。もうこれは心の友と言ってもいいわ。もっと仲良くしましょう。Jak to było? Jestem bardzo dobry, jeżeli chodzi o instrumenty. A najlepiej wychodzi mi granie na nerwach. Wszystkim dookoła. Dobra, supporty porobione, jeżeli dobrze widziałem.Więc powinienem jeszcze pójść, żeby ktoś mnie czegoś pouczył. Czego chcemy się pouczyć? Magii? Kiedy macie wątpliwości, pouczcie się magii. I chyba wsio. Tak, będzie wsio. Kurde. Nie podoba mi się rozkład czasu, w jakim będziemy teraz, ale chyba przebolaję. Powinno podskoczyć do B w trakcie tej sesji. Nice. Combated Smite.Tyle osób do nauki. Tak mało czas. Masz nie wrażenie, że jeżeli chcę, żeby oni mieli już te lepsze klasy, to powinien zacząć im szkolić to, w czym powinni mieć A, a nie te drugorzędne rzeczy. Więc może jednak rzeczywiście wezmę się teraz to w końcu. Także protagonistka wciąż ma tylko bez miecza, wcale mnie nie pociesza w tym momencie. Uwierzcie mi. What do? W sumie. A gdyby tak zdobyć najbardziej popsuty czar, tak szybko jak się da. Nie pamiętam, czy on był na A, czy na S dopiero. Wiem, że jest popsuty. Tyle mi wystarczy. Nosferatu. O, nice. Wiesz, jak będzie mogła się leczyć trochę? Zero. No co, lecimy. Izion, faith. Trzeba umieć się bić, Flame. Przykro mi. A one powoli się umieją latać. Mam w tej chwili dylemat, bo mógłbym spróbować skoczyć, wiecie co? Zrobię jedną rzecz. Zapiszę. Skoczę, zobaczę, czy ten ćwak będzie chciał do mnie dołączyć. Jak nieco najwyżej wczytam, a jak będzie, to tylko lepiej. Dostał, tajciode. Gakiu, a tagaedo.
先生の評判はよく耳にしているよ。僕のような優秀な生徒にふさわしいのは、あるいは先生なのかもしれないな。なんなら先生の学級に移ることもやぶさかではないが、そこまで言われては断れないな。わかった、先生の学級に移ろうじゃないか。Nie po to, tyle za nim latałem, żeby teraz powiedzieć spierdalaj. Okej. Okay. Tego się trzymajmy. Dobra. To skoro to już mam, to coś muszę zrobić w ciągu najbliższych kilku punktów, które mam do wydania. Więc chyba najjasniejsze, co mogę zrobić, to po prostu ponawrzelać się ze wszystkimi, żeby im podbić motywację. To sobie... A kto powiedział, że ewoluuje przy wymianie? To niekoniecznie musi tak działać. Pomyślałaś o tym? Kto jeszcze potrzebuje? No, Lorenza mam trochę wysrane. On tutaj jest z innych powodów i tego się trzymajmy. Powiem tak, ja go absolutnie nie wziąłem po to, żeby on był w jakimkolwiek stopniu u mnie walczącym członkiem drużyny. Dobra, najadłem się ze wszystkimi tyle, ile się da. Wniosek jest prosty. Czas, żeby ludzie pouczyli nas rzecz. To co, kiedy idziemy uczyć się latać, żeby jeździć na wiwernie? Nie, nie zrobię tego. Szanujmy się. Thunder! Jej! Możemy wreszcie wrzucać czary. Dlatego niska musi mieć pojemny żołądek. Jak Vista, ile znajdzie, tyle zje. Świeca? Tu jest ktoś jeszcze, kto mnie może czegoś nauczyć, co chce? Nie. Setef chyba też nie ma nic, co ja chcę. Kaśka na pewno będzie miała. Bo u Kaśki się mogę pouczyć miecza. A biorąc pod uwagę, że z tego czy innego powodu jestem na dużo wcześniejszym etapie niż myślałem, że będę, to im więcej się pouczę, tym lepiej. Połóż mnie w magii. Pójdę zaraz do tej drugiej ćwoki, żeby mnie pouczyła magii. Przy okazji zbiorę roślinki. Kultywuj. Połóż mnie magii. Albo lat. Nie, dobra. Magii. Teraz błagam, powiedzcie, że będę miał paralog dostępny, bo jak nie, to będzie mi przykro. Chcę być niezbalansowany już teraz. Nie, żeby coś. Dodatka, jak dobrze pójdzie, zaraz będzie miała. Jakby bardzo dobrze poszła, a nie pójdzie po tych szczegółach. Chociaż może. Ma szansę jeszcze teraz zdobyć, a? Tak samo jak Klinkert ma szansę zdobyć teraz, a? Linhardt! Absolutny szaleńczy!
Czas na balans. Na temat Łotba się wypowiem podczas najbliższej walki prawdopodobnie. Kogo jeszcze chcę poduczyć rzeczy? Najpierw kogoś, żebym mógł mieć w miarę szybko A. Peca za szybko nie będzie miała, ale ZT mogę poduczyć, żeby była bliżej B+. Kurde, nie było perfekta. Kogo by tu jeszcze? Teraz do wyboru. Za mało punktów mam, przysięgam. Do co? Buster Flame wydaje się mieć dość podobny moveset do tego? Do Lichelta? Takie mam przynajmniej wrażenie. Ansem Ball, Ansem Riding... nie. Manuela? Abe. Support to support. Tu tylko za miejscówkę, spokojnie. Ktoś tu nie jest podaną osobą. Czy ona wie, że to słyszymy? Ja nie pytam. Wszystko okej? Dajżoby, jo. Dajżoby, dakara. Mattejte. Pół godziny później. Matase czatta kashira. Gomen nasai, sensei. Sore de, nan no gojo? Już nie pamiętam. Co tam właściwie się działo? Sonna koto ii janai no. Bardzo subtelne omijanie tematu. Bardzo subtelne. Dzisiaj. Jak co nocy? Czy jedną z odpowiedzi jest... Au. Brutalne, ale szczere. Ale jest rano. Manuelo! Jest rano, ona idzie spać. Jak tu pracować? Dzień z założenia Świętego Królestwa Fergus. Jasne. Z kim będziemy się obrzedać? No nic powodu. Nawet teraz chwila prawdy. Jak tylko skończą latać. Jeden, by the way.
Delikatnie obchodzi, kasztan jej obchodzi. Jak już mówiłem wcześniej o umiejętnościach, które teraz dostaliśmy, opowiem przy nadchodzącej walce może. Dobra, wydaje mi się, że od ostatniego razu, kiedy widzieliśmy, jak walczę, mogło się trochę pozmieniać, jeżeli chodzi o te... o abilitki kombatarty, więc wezmę po sprawdzę. Batalion Vantage... raczej nie potrzebuję, więc zamienię na Act Pickera. Zaszkodzić nie zaszkodzi. A druga mnie nie obchodzi, Hubert mnie nie obchodzi... Feldek. Rally raczej nie chcę, Swordbreaker mógłby od biedy być... Czym było Desperation, przypomnijcie mi? A jeżeli zaczynamy poniżej połowy HP, to drugi atak wejdzie przed kontratakiem. Fredkowi raczej to nie grozi... Miracle. Szansa na to, że przeżyje w zabójcze obrażenia z jednym HP-kiem. Jeżeli ma więcej niż jeden HP, Trigger równa się w szczęściu. Linkard chyba nie ma na tyle wysokiego szczęścia, żebym się w takie rzeczy bawił. Kasper mnie nie obchodzi, Bernadetta... Właśnie, hit plus 20. Zaraz Lance Prowess, co ja się będę. Dodatka nie potrzebuję nic z tych rzeczy, Petra też, Sylvan Sadow, Poison Sec. Jeżeli jednostka zacznie walkę i trafi, to przeciwnik traci do 20% maksymalnego HP po walce. Zamiast czego miałbym tego użyć? Magic Avoidance. To jest opcja. A, bo zamiast tego. Jedno z dwojga, na pewno. Albo po prostu tego w ogóle nie brać. To też jest opcja. Lance mnie nie obchodzi, Lista nie ma, Flame nie ma, Anna mnie nie obchodzi, reszta chyba mnie nie obchodzi generalnie. Jop. Zobaczę, czy kombatarty tylko, bo to też się mogło pozmieniać generalnie. Feldek ma Smite. A czym jest Smite? Odpycha sojusznika o dwie kratki. Mech. Pa. Czym jest Vengeance? Atak, który zwiększa siłę zależną się od brakujących HP. Nie. Nie. Kresho to efektywnie Lightning Shot, tylko że słabszy. Ty nie masz toporów. To chyba tyle. A powiedzcie mi jedną ważną rzecz. Czy będę miał... Będzie fajnie. Przysięgam, że będzie fajnie. Sasugawa boku da na. Mitate ni kurui nasu. Kiedy na HP kiedy? Szczerze mówiąc, nie słyszałem o czymś takim i trochę się boję. Lorenzo, koko ni itan da. Ya, Tsiriru. Kaguashii koucha no kaori ni sasuwarete kita no ka ne? Chigau shi. Kore... ローレンツに手紙確かに渡したからね僕に手紙か誰からだろう早速見てみるかダム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 
なあ、先生か。残念ながら恋文じゃない、父からの手紙だ。アケロンと小競り合いが起きてるから、領地に戻って対処するようにと。キムサヘラン、グロスタール家に隣接する若い領主だよ。先生はミルディン大橋を知っているか。ネベマスプの支援者にも進む。古い橋でね、帝国領と同盟領をつなぐ領地なんだが、その橋の北側を支配地にしているのがアケロンだ。領地を抑えている強みで、周辺諸侯とはよくいさかいを起こしていてね。今回も散々話し合ったはずの領海問題を蒸し返して、兵まで出しているらしい。近隣の村に被害が出るのに、さっさと追い返さねばならない。父にとってアケロンなどサジ。もっと大きな諸侯との駆け引きで忙しいのだろうよ。ゴネリル家、コーデリア家、エドマンド家、それに名手のリーガン家、同盟の円卓会議で自身の意見を通すため、いつも事前の根回しに余念がない。レスター諸侯同盟というのはそういうところなのだよ、先生。もともとが王国から分離して成立した同盟だ。自立心を尊ぶ一方で協調性を欠く。てこちゃさみ。その後、不条を謳ってはいるが、その実、利己的で身勝手な諸侯の集合。Kto by pomyślał? Każdy chce dla siebie jak najlepiej, co nie? リーガン公爵家にはそれをまとめるだけの力量もない。だから表向きは不戦を訳していても、こんな小競り合いは日常茶飯事でね。おかげでゆっくり紅茶を楽しむ暇もない。どうしようぜね。そうだ先生、よかったら一緒に来てくれないか。無能なアケロンなどを恐れる僕ではないが、先生にも同盟の実情を見てもらいたくてね。ヒルシュクラッセを抜けたとはいえ、いずれ同盟の未来を担うのはこの僕だ。その時に備えて理解者は増やしておきたいのでね。Fajne, że ten dialog powiedzmy zmienia się w zależności od tego, czy mamy Lorenza od początku, czy on przeniósł się do naszego domu. Że on tutaj mówi, że nawet pomimo tego, że zmienił dom, to i tak to może kiedyś tam wpłynąć na jego losy. Dobra, z tego co pamiętam, ten paralog nie był jakiś super przyjemny, ale powinniśmy akurat na niego być nieco przelewelowani, więc wierzę, że będzie dobrze. Mam cichą nadzieję, że będzie dobrze. Nie może być tak źle, jak wydaje mi się, że będzie, prawda? Prawda? Znaczy, pamiętaj, jak zwykle największym problemem będzie to, że muszę mieć Lorenza w drużynie. nie chcę ciebie. Co chyba konstant żyć jako drugą? I wiecie co? Tak zrobię. O. Nikim ważnym nie zapominam. A, dobra, zapis. Sprawdzę jeszcze bataliony, tylko czy są zregenerowane. Otóż. Mógłbym pewnie zobaczyć, czy wszyscy mają dobrze ekwipunek wyrobiony. A wydaje mi się, że to nie powinno być jakiegoś wielkiego problemu, bo dopiero co się zaopatrywałem w potem. No co, lecimy? A to był główny problem w tej walce! Limit 12 tur! A 12 tur, ja pierdolę. O, rany, rany. Omotta yori mo teki ga ooi na. Sensei ga issho ni ite kurete yokatta. Aa, Grostar haku wa isogashikute kocchi ni hei o mawasenai to omotte ta no ni. Ma ii ka. Generalnie te 12 tur jest problemem, z tego co pamiętam. Zresztą ogólnie limity jakieś takie, które nawet brzmią nisko, są problemem.
Lorenz właśnie ci odpowiada. To Acheron. Po prostu. Dobra. Są też mosty, które będziemy musieli opuścić, żeby dobiec. Da się je opuścić tylko z jednej strony, żeby nie było za łatwo. Największym problemem, jaki mi się rzuca na pierwszy rzut oka, jest to, że mają Pegasi rycerzy, którzy mają 17 siły na 14 poziomie? Literalnie dlaczego? Ja się grzecznie pytam. Każdy Pegasi rycerz, jakiego my możemy mieć, miałby w tym momencie 10 siły i to byłoby całkiem szczęśliwe rozwiązanie. Najważniejszym problemem też jest to, że nasi przeciwnicy mają dość sporo zasięgu do nas, tak więc... W pierwszej turze nie mamy aż tak dużego pola manewru, jakbyśmy pewnie chcieli mieć. Aż na pewno Sylvan może podejść, bo jest dość tankowaty, tak? 4-4, wow! Potęga i w ogóle, tak? Tak samo Ferdek powinien móc bezpiecznie podejść, ale... O większość innych osób już będę się zdecydowanie martwił. Nie pamiętam jak Lorenz. Lorenz ma 13 obrony. I teoretycznie też zna magię. Mniej więcej tak samo jak Sylvan. Cześć, Duch. Wydaje mi się, że mogę nim podejść na tyle blisko. Inchas ma 13 obrony, więc też powinien móc podejść. Jakby się bardzo uprzeć, to mógłbym niedobrze podejść i... atakować. A zabijać. Jakaś coś mnie, jak słyszysz, że czekolada znowu mi się skończyła, to... Odpala mi się takie... Czemu znowu ci się skończyła czekolada? Czemu jest tyle czekolady? Czy powinien się martwić o stampety? To jest bardzo ważne pytanie. Czy powinien się martwić o stampety? Tylko jedna osoba podchodzi i ją zaatakuje za 9, więc nie jest źle. A, by the way. Jakby się ktoś pytał, jak działa meteor. 10 kratek zasięgu. 10 kratek zasięgu. 10 kratek zasięgu. Oczywiście ma też tylko jedno użycie, ale... Jakoś trzeba było zbalansować takie opy gówno, nie oszukujmy się. Problemy zaczynają się, kiedy przeciwnicy mają 3-4 magów, którzy tego używają. Zanim zapytacie, są takie misje. Dosłownie trzeba wtedy ich wyciągać jakimiś rzeczami typu Linhart, które mogą to w miarę bezpiecznie tankować. Bo inaczej nie przychodzi za nic w świecie. A tutaj nasze problemy podejrzewam, że się zaczną, jak tylko zaczną podchodzić Pegasi rycerze. Bo oni będą dobierać się do dupy naszych magów tak szybko, jak tylko to tylko fizycznie możliwe? Na potwierdzenie moich słów, taki Pegasi rycerz ma w tej chwili zasięgu tyle. Czyli teoretycznie na nikogo, ale jest blisko. Ten Pegasi rycerz też jest blisko tego, żeby mieć zasięg na sporo ile rzeczy, więc... Nikt nie mówił, że będzie lekko! A czat głośnie stwierdził, że Farah będzie trudniejszy niż się przewiduje. Co? Coś mi ominęło? Chyba coś mi ominęło. A, ankieta była. Powiem szczerze, że w dużej mierze patrzę na czat ten, który jest na layoutie steamowym. I dlatego mogłem nie widzieć.
Teraz jak spojrzałem na czat właściwy w OBS-ie, to już widzę, o co chodzi. Znaczy, powiem tak, to jest paralog, który jest normalnym paralogiem, a nie DLC-kowym, więc mam dużo większą wiarę w siebie, niż gdyby to był paralog DLC-kowy. w każdym razie. Muszę teraz uważać na ciebie. Pewnie stala pomógł pewnie. Nie jeszcze. A i jeszcze druga rzecz, o której nie zdążyłem wspomnieć. Ze zbalansowanej rzeczy. Wellpig. Jak zapewne widać na załączonym obrazku, Warp może teleportowywać ludzi przez ściany, nawet jakieś takie... Z tego co pamiętam, nawet takie, które są poblokowane jakimiś dźwigniami, wajchami... Bóg wie czym. Więc domyślacie się zapewne, jak bardzo da się w ten piękny i wspaniały sposób psuć 90% misji, które są na zasadzie musisz odblokować 12 dźwigni, zanim będziesz mógł cokolwiek zrobić. Nie, wiesz co? Ciągnij tego rycerza. To tylko 12 razy 2? Ja się nie idę, nic nie boję. A to pobania się. O, to też się boję. Czy ma coś, co ma więcej niż dwie kratki? Nie. Goddammit. Dobra, muszę jakoś to w miarę bezpiecznie rozegrać. Ja nie od tej lewej strony nie bardzo się czegokolwiek boję, bym powiedział. Głupie pytanie. To jak podejdziesz, to nic nie zrobisz, więc pewnie dobrze możesz tutaj podejść i wyciągnąć coś. Kryt za 75. Alicję. Już naprawione, spokojnie. Nie denerwować się, przyjaciele. Czy Bologana dubluje? Doskonale. Dobra. W zupełnie nie zaskakujących nikogo okolicznościach, każdy ich matka chce dupy Liz Day. Jeżeli ktoś czuje się zaskoczony, niech przestanie. Więc zacznijmy się dobierać do ludzi. Dodatka powinna mu z Torona strzelić. Chciałbym, żeby wybierało mi tylko ludzi, których mogę trafić z Torona, naprawdę. Cztery, nie atakuje, nie atakuje. Ten jeden będzie chciał się rzucić na Lizitę, ale mam wywalony, bo zaraz go zabiję. Luna zabije, jeżeli trafi. Esna Nova. A więc, kobieta z agencji, z którą gadałem od pewnego czasu, powiedziała mi, że dwie firmy są zainteresowane przejęciem mnie na praktyki. Palnik i Flexonix. Nikt nie podpisał jeszcze, więc będę mówić nazwę. Powiedziała, że najpierw wyślę CV do Palnika, potem do Flexa. Mówię, okej. Okay. Powiedziała, że najpierw wyślę. Kilka dni później znowu do niej dzwoni i pyta, czy ktoś się od linka strzela i mówię, że nie. Okej, to wyślę twoje CV do Flexa, jeszcze dziś. 5 godzin później telefon do Flexa. To chyba dobrze w takim razie, bo to znaczy, że przynajmniej się odezwali. Co? Powiem tak, może jestem przeważliwiony, ale generalnie nie traktuję tego, że się odzywają ludzie, jako standardu. O tak powiem.
nie zabiję tak się, więc sobie dobrze mogę tutaj zostać. Dużo bardziej jestem przyzwyczajony do tego, że ludzie mają kompletnie wywalone i nie odbierają. I nawet nie dają znać się w żaden sposób, tak? Potężne 4. Nie wiem, przynajmniej ja pamiętam, że jak szukałem sobie roboty, to bardzo, ale to bardzo często się zdarzało, że po prostu nie dostawałem żadnej odpowiedzi od pewnego momentu, tak? Czyli nie wiem, na przykład, no przyjęliśmy pana w CV, damy panu znać za jakiś czas. Za jakiś czas, zero odpowiedzi. Dobra. Wygrazi rycerzy jebać prądem, jak to mówią znamienity klasyk. Ona nie sięgnie, więc pewnie dobrze może strzelić z Lunę. Luna ma ten bardzo przydatny bonus, że zadaje obrażenia niezależne od tego, ile cel ma obrony magicznej, więc jest bardzo, ale to absolutnie bardzo dobre w dobijaniu magów, tak? Dobra, ty masz łuk, więc powinnaś być w stanie dobić PKS-erza bardzo łatwo. 10-18-40, długo potwierdzenie o przyjęciu na praktyki do PKS-a zostaje... No cóż, no... Tak bywa, nie powiem. I... Też w sumie nie jest to jakieś specjalnie zaskakujące dla mnie. Że ludzie odzywają się w samą porę. O, jestem w stanie go zabić. Ja podobnie chyba miałem, że w paru sytuacjach po prostu odezwali się do mnie, jak już powiedzmy było po fakcie, że tak to imię? A, czyli ty nie możesz używać magii, jak jesteś kawalerzystą, goddammit. Miałem się nadzieję, że będzie mu kolejne chęcie. Fajnie, dostaje poziom, plus do magii. Jej, plus do magii. Nie powinien zabić Lorenza chyba, kto mnie atakuje. Łucznik? 2-8, whatever. Jak stoimy z zasięgami? Nie tak źle. Jak do przodu. Wbrew pozorom, dobrze by było powoli wspinać dupę i się posuwać, bo limit tu jest tutaj naprawdę dość brutalny. Okej, czyli... Ci złodzieje będą mieli przedmioty, które możemy... podpierdzielić. Znaczy, no jeżeli rzeczywiście ludzie odpadnie, no to możliwe, że ma to sens, tak? No bo... Well... Skoro ludzie odpadli, to mogli przyjąć osobę, która domyślnie się nie została, tak? Advanced Seal, nie będę narzekał. Dwie osoby mnie zaatakują, w tym Pegasi Rycerz, co mnie niepokoi. Ty masz 17 obrony. Ty masz 28 ataku, czyli 11. I 6. 17 powinno być, jeżeli dobrze liczę. A na wszelki wypadek wyekwipuj sobie ten tom, który ma więcej spina. Sześć, dwa, osiem. Czyli 16 w sumie. Jak ma 23 HP. Jest? O, puść most. Jak już mam most opuszczone, to mogę powoli tędy się zbierać w sumie.
Dobrze było, żebyś uleczył Feltka. Nie miałem jeszcze szansy punktu wymagania z matury. W sensie na tą pierwszą rekrutację, czy ogólnie, czy... Cel po moim trupie. Czy jesteś na tyle kompetentny? O Boże, on jest na tyle kompetentny, że zabije go w jedną turę. Lorenz, ależ ty mnie zaimponowałeś w tej chwili, czy jakoś tak to szło? 9 tur pozostało. 0 razy 2, panie i panowie. 0 razy 2. Bo wymagane 120 miałem około 116. Tu, było blisko to na pewno. Pamiętam, że jak ja się rekrutowałem na UG, to jakoś to mniej więcej wyglądało tak, że... ogólnie był bardzo duży rozrzut między górą a dołem, że tak powiemy. Że te osoby, które były na górze, miały naprawdę dużo punktów, a ten dolny próg przyjęcia był dość niski? Jest pytanie to zrobić, zwłaszcza jeżeli on nie trafi. Nice. Dobrze, Loren, ależ ty jesteś kompetentny. 3 razy 4 albo 9. No to chyba nie ma w ogóle dyskusji. Dziewięć jedenaście i w ogóle. Turbo śmieszki, chciałoby się rzec. Senka, kto co agarimaszta? Głupie pytanie. Ależ to jest głupie. Nie, serio, to jest tak głupie. Czemu ludzie daje wyposażona w łuk? Ależ to jest głupie. Pan Feldek jak podejdzie, to zostanie z magii. Pytanie za ile? Inaczej. On ma 4 ETA. On ma 11. O nie. Och nie. Tylko nie to. Dużo bardziej bym się bał, gdyby sama Hern chciał go bić. Na szczęście w trzech domach generalnie przeciwnicy nie atakują, dopóki... Nie, to ma zasięgu, ja przepraszam. I nie ma kombata. Raz, dwa, trzy. Jasne. Jestem idiotą. Nic nowego, wiem. Mogę spróbować na pewno. Zrobić to tak. To nie wystarczy. To nie wystarczy. A oni tutaj się będą dobierać do moich magów. A jak nie do magów... w sumie zapomniałem kompletnie o tej scenie i tam mnie trochę niepokoi. To jest jak o tym myślę. Ta tura trzecia, czwarta... Piąta. Jeszcze lepiej. Znaczy, wiecie, zawsze jest jedna bardzo prosta metoda na załatwienie tego problemu. O ile trafię oczywiście. No jak nie trafię, to umrę. Hmm.
とと行きやがれ。ああ、バランス。あと S サイト。God damn it, S サイト。Cóż, przynajmniej już nikt się nie rzuca na to. Na dodatkę za dużo ataku. To nie zabije, tak czy siak. A zdublować go pewnie nie zdubluje, no nie. Mógłbym go za to zgambitować. Poczekaj, to jest tak 6, 4, 4, czyli 14. I on atakuje w dodatkę podobno. A jak dodatka podejdzie, to więcej osób pewnie się chce wrzucić na dodatkę. Mógłbym potencjalnie wyleczyć Sylwana wtedy do 30, żeby było bezpieczniej. Martwi mnie odrobinę to, że Sylwan ma obecnie wyekwipowaną włócznię. A jeżeli bym chciał... No dobra, nie mamy. Nie meteorem, zlitujcie się. Mogę na pewno zabić jego. Bo kto mi zada najwięcej? 4, 4, 6. Znaczy. Jeżeli dobrze rozumiem, to w każdym wypadku i tak Sylwan przeżyje, tak? Więc równie dobrze mogę po prostu zrobić coś takiego. Teraz 4, 13, 2. No to S na nobów, tak zwane. Tu podejść tutaj, ale nic nie zrób. Tak wiem, bardzo użyteczne. Ty weź też... Masz w sumie... Podejść tutaj, najwyżej oddasz. Zobaczymy, jak to pójdzie. 4, on nie odda. Tutaj raczej nic złego mi się nie stanie. On mnie tu przejdzie. Wow, 7, potęga. Tutaj Bernadette odda. Taki był mój plan generalnie, żeby oddała. I nie byłem pewien, czy zdubluje, ale ewidentnie zdublowała, więc nie będę rzekał. Dodatka za 13, ma dużo HP, więc da sobie radę. Do tego niska obywa, dają. To coś nowego. Dobra. Teraz muszę się zastanowić, jak to tutaj rozegrać. Bo na pewno problemem jest to, że... Moi magowie tutaj niekoniecznie mogą atakować? Odat lepiej. Wydaje mi się, że jeżeli Konstant by na przykład chciała zaatakować, to już nie. Fimbul walcem byłaby w stanie nawet... Ten nawet zabije. Zbalansowanie. To jest strasznie mocno bije, zauważyłem. Ogólnie magowie generalnie biją bardzo dużo, zauważyłem. A, ty podchodź. Jak wygląda moja sytuacja tutaj? A Heron wciąż nie atakuje. Więc... ktoś się będzie chciał dobierać do PC i bardzo mi się to nie podoba. Jeszcze trochę i będę miał 20 poziom przed misją fabularną. Dobra, generalnie nie chcę podchodzić do Aherona, żeby już mnie atakował, tak? Tak, dla własnego bezpieczeństwa. Czy jesteś w stanie kogoś zabić? Tak, jego.
え？思い知っただろう。A, ty tu odejdziesz. Zostawianie go na jednym HP-ku jakoś mnie boli generalnie, ale... Powiem tak. Tak długo jak nie jest to zero. To co ja mogę? Jeszcze nie trafił. S, na noba. Gambit, który... z podłową. No, doskonale. Jeszcze 6 tur. 6 tur to relatywnie dużo, więc... powinniśmy sobie poradzić. A, udało się nie oberwać. Generalnie jestem na 99% pewien, że... jeźdźcy Pegasów nie powinni być tak silni w rękach, jak są. W porównaniu do tych jeźdźców Pegasów, których może mieć gracz, jeżeli chodzi o staty. Znaczy, może się mylę, ale takie mam wrażenie przynajmniej. A. Dużo ich jeszcze zostało. To będzie ostatnia poczachalona tak naprawdę i tamtego rycerza. Jest teraz już jedyne, co mi zostanie, to dobanie się do dupy Acheronowi chyba. A w tym miejscu go otoczyć nie powinno stanowić jakiegoś wielkiego problemu. Też to jak widać. A, bo on już teraz będzie atakował z tego co widzę. I to tak atakował całkiem sensownie, więc pozwolę sobie się wycofać twerdkiem. Mam momentalnie wrażenie, że zrobiłem specy łuczniczkę, by the way. Może tylko mi się wydaje, ale... takie po prostu czucie. Dobra, Acheron zaczyna się ruszać. Jeżeli to zabije... Okej, to nie zabije tego. Tak, Sylvana, Lorenza. Boże święty, te kryty. Odrobinę boli mnie, jak przeczytałem, jak został napisany łuczniczka, by the way. Skończyły mi się te luny. Na szczęście, jak widać, cała reszta wciąż działa bardzo dobrze. Lizzie to taka słabo. Spokojnie, wy jeszcze nie wiecie, czym jest Lizzie. Ja ewidentnie nie mam kogo leczyć. A czy jak tu podejdę, będę miał kogo leczyć? Tak. Punkciki! Punkciki! No to co? Bawimy się? Aj. Ależ to było trudne i wymagające. Matte, Bokchan no make. Kosan suru kara korosanai de. Szlachcice mieli kiedyś tak stylizowane wąsy? Arigato, sensei. Saki ni modotte ite kure. Boku wa atoshimatsu to chichi e no houkoku ga aru kara. Shudouin ni modottara mata hanaso. Anime Avatar Creator? O nie.
Dobra, pozwolę sobie szybko resecika strzelić. No i co ma ludzi iść się, że ta walka będzie taka trudna, dajcie spokój. Sensei, Akeron no ken de wa te o wazurawasete sumanakatta. Okage de doumei nai no funsou no me o hitotsu hayame ni tsumu koto ga dekita. Zróbcie tu ankietę na następny paralog, za który się zabiorę, to pogadamy inaczej. Co jest na niezachodzone? O tak, jestem pewien, że takie przysięgi są bardzo wiążące. Akeron wa ta no doumei shoko ya teikoku kizoku ni mo hiroku tsunagari o motte iru no de na. Heta ni tsubuse ba mata iranu funsou o umu. Tomen wa yousu o miru shika nakaro. Raczej rozsądne. Desłyszę. Izre wa tsubusu tsumori da ga na. Anna otoko, doumei ni totte wa gai de shika nai. Po co robi sobie nieprzyjemnych problemów? Konkai no ikken de, jitsu wa eru mono mo atta no da. Kore o mite kure. Majou Tyrsos. Grostaru ke ni tsutawaru eiyū no issan da. Akeron ni tegiwa yoku taisho dekita koto de, chichi mo boku no rikiryou o mitomete kureta you da. Ma, chichi wa maemae kara kono issan o boku ni yuzurou to kangaete ita rashii ga. Saikin wa chichi ga mizukara senjou ni tatsu youna kikai wa hotondo nakatta kara na. Kono issan o yuzuru kawari ni boku o motto hatarakase you tte hara nan daro. Dakara to itte, boku toshite wa chichi no iinari ni naru tsumori wa nai ga ne. Brzmi, jakby Lenus nie do końca dogadywał się ze swoim ojcem. Nie jako jedyny. Widzicie? Lenus ma iść sensem. Ważniejsza jest przyszłość kontynentu, a nie jego głupiego domu. Majou Tyrsos o dou tsukau ka, sensei ni makasete mo ii ka. Sensei ga sairyou da to omou tsukaikata de areba, sore ga Fodora no ri ni tsunagaru hazu da. Yasune, Lorenz. Shoujiki ni ieba, boku hitori de eiyū no issan o kanri suru. Lorenz, słuchaj. Jesteś kawalerzystą, a nie magiem. Tobie ta laska niepotrzebna. Dei ni, saikou no koucha o gochisou shiyou. Możecie z pewnością zapytać. Ale przecież to święta relikwia. Świętych relikwii może używać tylko osoba posiadająca odpowiedni herb. Tak możecie zapewne pomyśleć. I macie rację. Byłaby wielka i niepowetowana szkoda. Żeby nie powiedzieć wręcz czysta tragedia. Gdyby ktoś od nas posiadał herb, który bardzo dobrze pasuje do wybranej relikwii. Generalnie było wspomniane o tym, że Lizitera ma dwa herby. Jeden z nich jest ten pomniejszy herb Hadona, a drugim jest herb Gloster. Swoją drogą, oba działają mniej więcej tak samo. Jeden sprawia, że zwiększa się might podczas ataków magicznych, a drugi podczas używania kombatartów. Przy czym tego drugiego efektywnie prawie nigdy nie używa. A teraz tylko pozwolę sobie zrobić jedną rzecz. Wyhtować. Lasko jaka taka może nie daje aż tak dużo, jeżeli chodzi o czyste numerki. Ale sprawia, że nasze czary mają dwa więcej zasięgu. Nie, to nie jest balansowane. A ta część z tym, że może sprawić, że obrażenia przyjmowane będą zmniejszone o połowę, to już tylko wisienka na torcie. Mamy teraz nasze małe działko obleżnicze, które ma 4 zasięgu. I zadaje zdecydowanie za dużo.
i to... Chcę, żebyście wiedzieli, że to jest jedyny powód, dla którego mieliśmy problem w naszym domu i gdybym mógł, to bym go właśnie wpierdolił. Ale nie jestem taki. To co, idziemy się bawić w tą gorszą część teraz? Chwilę, ja tu się przepisałem, prawda? Nie wiem, czy, nie wiem, czy wcześniej to zapisałem, ale teraz już zapisałem na pewno. Idziemy robić drugi paralog. Podejrzewam, że będzie gorszy, bo DLC-kowy. Żeby nie było, DLC-kowych rzeczy generalnie jako tako nie robiłem w trakcie głównej kampanii, więc nie mam żadnego pojęcia, co się dzieje w paralogach. O nie. O nie, zwariowała. Co się stało, Konstancie? Kienki no hisygi de toto okaszku natta ka? なぜなら私は今これまでにないほど気分が良いのですから。オッケー。そうしたわ。オペレーター。教団から私に依頼があったのですわ。騎士団と共にゲルズ系へ赴くようにと。かつてダグザブリギット聖域でヌーベルとゲルズは肩を並べて戦った。だというのに 肩や外務卿の座に収まったまま。オッケー。すでに過去のことと私は割り切っておりますけれど、機会があればゲルズ校に悪態の一つでもついてやりたいと思っていましたのよ。で、その機会が回ってきて嬉しいってか。にしても。インネイソブコンスタンスパーズインテスニスポエジシクシエンチュゲルスソニムサンジ。 だし、とにかく、何してかしゅうばしてみや。ゲルズ公爵家は帝国の外務卿を務める六大貴族の一角ですのよ。外務卿ってのは、要するに他国や諸地域との障害を取り仕切ってるやつのことだな。教団はそのゲルズ家が保有しているという英雄の遺産を。とてしそってにポインビキ。そこでゲルズ公の父である私が交渉の退任を廃したのですわ。 Tak, delikatne negocjacje w wykonaniu osoby, która przy chlu powiedziała, że jedyne o czym marzy to powiedzieć księciu, co o nim sądzi. Isan te no wa omukashi ni kyoudan kara jikketsu no matsuei ni henkan sareta mono nan daro? Geruzuke wa jikketsu no chi o hiite ne yo na? Swoją drogą, zawsze mam problem z tytułem Duke'a, bo to nie do końca jest książę, ale jednocześnie trochę jest książę. To jest taki książę, który nie wchodzi do rodziny królewskiej. Książę jako tytuł szlachecki, a nie książę jako tytuł królewski, że tak powiem. Jest nie, że powiem, że istnieje też określenie Duke w języku polskim, ale jakoś za nim nie przypada mi na nie. Nawet jeżeli jest bardziej prawny. ゲルズ家が講和を指導する際に献上させたとかじゃねえかな。まあ、そもそもどうして異国の地に英雄の遺産が眠ってるんだって話だが。あら、あなた、随分と詳しいのですわね。マジで、ぶったに、その、ひよりやつも知ってきて。いや、俺もゲルズ家が手に入れた遺産の話を小耳に挟んだことがあってね。気にかかって、前に少し調べたんだ。 今のはそこからの推測に過ぎねえよ。で、コンスタンツェ、お前がゲルズ家に行くなら、俺も同行させてくれねえか。イエーイ。何か企んでいますの？いや、ゲルズ家にある遺産ってのはこの目で一度拝んでみたいだけさ。ひよりえじゃなみ、どうすこなれ。宣言はありませんけれど、それなら先生もついてきてくださらない？ この男が何を企んでいるかわかりませんし、人では多い方がいいですわ。どうだ、chyba nie mamy wyboru. Czy dzisiaj będziemy mieli drugi odcinek na Gita Komedy, czy nie? To jest dobre pytanie. 公爵のあの渋い顔をさらに渋めて差し上げますわよ。Kolci mnie, żeby już sobie sobie włączyć gdzieś tam w tle. Żeby było gotowe dla jeszczego. Po ostatnich doświadczeniach wiem, że może się przydać.
za 30 majta, kurwa, diabelska bestia. Was chyba pojebało 5 fal posiłków, what the fuck. Chłopca odjebały. Ja nie rozumiem. Ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem. Dobra, czy ktoś dzisiaj jest absolutnie chujowo ustawiony? Na pewno fakt, że Lorenz jest dłużej, to jest bardzo chujowe ustawienie. Lista wraca na swoje miejsce. Dobra, fakt, że Yuri jest ustawiony, też mnie odrobinę niepokoi, ale to inna sprawa. Dobra, tak. I zróbmy... Chyba tak to robię. Czy wszyscy mają w porządku bronię? Tak, powiedzmy, niech będzie. Będzie git. Odnowimy sobie bataliony, bo część była zużyta. Jeszcze zapiszemy po odnowieniu batalionów. I zobaczmy, jak wszyscy są... Jezu, tutaj zobaczmy, jak wszyscy są rozstawieni. Wszyscy są w jednym miejscu, to jest bardzo duży pozytyw w porównaniu tego, jak to ostatnio wyglądało. Przeciwników jest zaskakująco mało. To jest misja eskortowa. Potrzebuję chwili. Ja tylko jednej chwili potrzebuję. Zaraz tu wrócę spokojnie.
Witam, szanownych państwa. Wróciłem z herbatą, albo raczej z kwasem cytrynowym rozpuszczonym w herbacie. To jest znacznie lepsze określenie na to, co sobie przyniosłem. Będzie mi wykrzywiać morderów nie mocno, jak ta misja coś czuje. Nie no, będzie fajnie, przysięgam. Kiedy ostatnia misja na zasadzie twój głupi AI sojusznik, który robi wszystko, żeby się zabić, nie może umrzeć, poszło nie tak. Wytłumaczcie mi to. Ja wsypałem... nawet nie wiem. Wiem, że za dużo. Serwer manga tak znowu się zsały, nic nowego. No nie ma, że nie graj w nią. Co ja, słaby człowiek jestem? Come on! Nie łyżeczkę na kubek? Aż powiem szczerze, nie wiem ile wsypałem, bo wsypałem bezpośrednio z torebki. Wiem, że na pewno wsypałem więcej niż zazwyczaj. To jedyne, co mogę powiedzieć. Tozok Huzei ni fukaku o totta. Kono isan o ubawareru wake ni wa. Iki gitanai nezumi me. その指輪だけでも置いていってもらおう。さあ、獣の末裔どもよ。止めのベスティパーだ。その本性をさらけ出すがよい。なんだ？よっ、や、やめろ！体が勝手に！ゲルス公爵閣下が襲われておられるもよ。微力ながら救援に参りましょう。くそ、なんでこんな状況に。とにかくさっさとゲルズ公と合流するぞ。あれはまさか教団の手のものか。やむを得まい、今は救援を求めるか。Powiedzcie, że ona chociaż ma jakiekolwiek sensowne statystyki obronne. Błagam. Błagam. 42 HP, 12 obrony, 18 resista. Mogło być gorzej. Mogło być gorzej. Dobra. Z tego co widziałem, to ten skurwysyn zaraz się zmieni w bestię, co nie jest bardzo mnie na rękę. Tylko pytanie, jak bardzo zaraz. Lezita może iść być zbalansowana. Jeżeli bardzo by nie zależało. Fajny zasięg, to nie? Zbalansowany, co nie? Będzie tylko lepiej. Nie, serio, nie wiem kto to wymyślał, ale musiał być chorym pojebem. Dobra, jaki mamy generalnie plan na życie? Poza tym, że go nie mamy. Ile macie ataku? Trzydzieści osiem. Co do chuja, Wasława. Jeszcze akski plus 10. Nie, nie zabij tego. A ten drugi? 32. Chciałbym zapytać, co za chory popierdolenie wymyślał tę misję, ale... nie wiem, czy chcę. Patrz na pytanie. O, nawet tam nie można biec. Doskonale. Już w sumie, tak. Nie, ty nie masz tego kombatarta jeszcze nawet. Idź się schować. Ja masz obronę? 17, 38.
Czyli dostanie za jedyne 21, powiadasz? Nie, bo obaj zaatakują, więc nawet za więcej. 21 i za dużo. Dosłownie nie osoby, która może ich tankować w tej chwili. To nie jest kurwa zabawne w tym momencie. Zwłaszcza, że oni mają dość sporo szans na trafienie mimo wszystko. Więc to nie do końca jest tak, że mogę ich dotankować, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie będzie strzelać z Dedaya, bo wiem doskonale jak dobrze będziesz trafiać. Spróbujemy część osób to lewo stroną postawić, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra. Próbujemy. Przejść po szansy, na szczęście zbudowane. Dobra, oni powoli tam podchodzą i tak się boję tego, nie będę kłamał. Dobra. Teraz tak. Chcę się jakoś pozbyć tego skurwysyna. Jak będę tak atakował, to on może oddać, prawda? Tak. Doskonale. Więc chyba najmądrzejsze, co mogę zrobić, to podejść tutaj i go strzelić w ten sposób. O, dubel. Nice. Konstant podejdzie, strzeli z fajera zwykłego. Konstant, ty jesteś opak, kurwa. Jesus fucking Christ almighty. Dobra. Mam ważne egzystencjalne pytanie z gatunku egzystencjalnych. On nie zabije. Chyba, że krytnie. Nie krytnął. Skurwy syn. Miałem głupią ochotę się tam warpnąć, ale chyba nie dam rady. Jak wyglądają sprawy po tej stronie? A wiem jak wyglądają sprawy po tej stronie. Ha 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 ha! Elmo. Elmo to ma jedyna odpowiedź na to co się tu dzieje. Nie, serio. Też maturę? A Yuri. Owsienko stój tu i się nie ruszaj. On zaraz się zmieni w bestię. Ale czuję, że to będzie jeden wielki ból w dupie. Piętnaście, oni zabiegają jeszcze. O dobra. Czy istnieje świat? Chyba nie. Czekaj. Nie, bo ty możesz maksymalnie tu podejść. Znaczy generalnie jedyne czego się spodziewam to to, że ci bandyci zabiją Lizzie na hita. Bo ona ma 3 obrony. Chociaż nie, czekaj. Nie, jeden atak powinna przeżyć.
Jeden, podkreślam. No tak, za 18 S. A, meteor, jasne. Nie będę używał meteora. Ty, w sumie czekaj. Czy ja nie mogę... Mogę. No też mam ten gabin. Czy nie lepiej będzie, jak ty podejdziesz tutaj i... Tak zrobisz. I Petra teraz powinna być w stanie podejść i dobić. O, bardzo lepiej. A mnie walnie za 5, za 5 to napady mam zwolone. Zastanawiam się, czy w ogóle jest sens iść tutaj górą, TBH. Ale szkolci. Nie powiem, odrobinę to przyspiesza robotę. Zastanawiam się w sumie, czy dobrze zrobiłem, że tędy idę. Może rzeczywiście bardziej warto dołem iść. No dobra, jak już zacząłem tędy, to pójdę tędy. Odbierę konstant punkt, skoro ten dołem posłać. Powiedziałem posłać ją dołem. Dobra, oni chcą się dobierać do dupy Gipowi. Na szczęście unika rzeczy. Nie, rusza, ale nie. To mnie nie wkolei z kolei. Bestia będzie mogła podejść. Pytanie, ile zadaje abilitka? Mam nadzieję, że nie jakoś w cholerę dużo, bo nie skończyć to za dobrze. A już ta postać jest słaba. Jak ona może być taka słaba, nie rozumiem. Ależ to jest kurwa głupi. Nie wiem, kto spadł na tak trudny pomysł. A więc nie będę narzekał i wodna. Czasami mam taki pomysł na granie, że jak sobie myślę o tym, że... O Boże, ta bestia się leczy, co tu? Że jak sobie pomyślę o tym, jak jest balansowany... Not like this. Zgadzam się z nim, not like this. Jak sobie pomyślę o tym, jak niezbalansowane są niektóre rzeczy, to chcę ich nie używać, ale to jest jedną z tych rzeczy, których chcę używać. Dobra, jesteśmy w nie najlepszym położeniu, ale jeszcze wnośnym. Cóż za okaz balansu, zgadzam się. B.
Dobra. 18, potężny atak, in! O kurwa, on jest za daleko. To się nie skończy dobrze. Dorotko, sięgniesz? Proszę, sięgnij! Sięgnie. Dzięki Bogu, że sięgnęła. Jest Indian Blob. Oh boy. A, ty podejdź tu. Ty podejdź tu. Konstans też niech tam podchodzi powoli. Ile masz ataku? 30 i 16 AS. A ile będziesz miała... Boże, to ma 11, to ma 5, czyli będziesz miała 14, czyli chyba cię nie zdubluje, zadasz 17. Powinno być ok. Jeżeli dobrze liczę. Gorzej, jeżeli się okaże, że nie liczę dobrze, ale wtedy to też nie musi martwić się już po fakcie. Jebane bestie. Sumonai, taskete kure. Watashi no chikara dake dewa dou ni mo naranai. Sagattete kudasai yo, koushaku. Koko wa watashi tachi ga hikiukemashou. Ide yo, kimono domo yo. Ano otoku no motsu yubi wa o ubau no. Pomoim klupie. O, czy ja dobrze widzę? Czy to posiłki? I więcej posiłków. O nie. O nie. O nie. O nie. Co się tu kurwa dzieje? Wiecie co? Na takie momenty jak ten. Dokładnie na takie momenty jak ten. Zdrowie wasze. O kurwa. O. Ulala. A tak serio. Coś tu dokładnie dzieje. To ważne pytanie. Tak samo jak ważnym pytaniem jest, co oni robią. 24 ataku kawalerzyści. Nie jest źle, myślałem, że są czymś znacznie gorszym. Moim ważniejszym problemem na chwilę obecną jest... Fakt, że muszę ich jakoś dobić. To czy ja nie mogę? Nie, nie mogę, bo wtedy zostanę. Chociaż, tutaj. Ja masz taką 27. A, 14, a ty za dużo. Znaczy, bo ja więcej chcę zrobić generalnie. Mój plan jest taki, że go zabiję. Następnie Feldek tu podejdzie. Jego zabiję. Nie no, fajnie jest Kitsune, nie wiem o co ci chodzi. Ty jesteś magiczną bestią. Ty jesteś magiczną bestią. Ty jesteś magiczną bestią. Wszyscy są magiczną bestią. Hahaha, wspaniale. Czy jakoś tak. Proszę do czwartka. O kurwa. O la 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 la. Dużo większy problem jest to, co tutaj widzicie, by the way.
To serio, w jak chujowym położeniu jesteśmy? Jeżeli dobrze myślę, to... Lezita jest w stanie podejść i zdjąć jedną z barier. I na sumie dobić. A czy coś, czego na pewno się spodziewałem, że będę musiał zrobić, to fizik na tego Duke'a. Tylko zostałem się... Jak bardzo niezbalansowana jest Lezita, jak myślicie? Bo mi się osobiście wydaje, że fuj. Wierzę, że Lezita jest fuj niezbalansowana, dlatego zademonstruję wam magiczną sztuczkę. Tylko najpierw wybiorę to, co trzeba. Uwaga, uwaga. Czas na magiczną sztuczkę. Bestia ma 49 HP. Bestia ma 0 HP. バランス。生きた人間を化け物にしちまうとは。クソ。バランス。本当に趣味悪いな。あれはモンショウ石のかけらでしょうか。もしかして原因は。こんな所で研究を始めるんじゃねえぞ。とにかく盗賊を公爵に近づけさせるな。 Ty Judy, to się zamki, bo ty robisz najmniej w całej tej walce. Ile obrony ma konsensę, przepraszam? 10. Interesujące. Pytanie. Ryszardo Petro. O mój Boże, ona go zabije. O mój Boże. Reszta. Jestem dumny. Jestem dumny z tego, jak kompetentna jest Petra. Okej, okay, tutaj nie mam zamiaru podchodzić. Chyba, że jedną osobą. Kto się dobiera do mojej dupy? 11x2. 11x2. Uuu, on ma lek spajsy. I 35 ataku. Brzmi zabawnie. Mam tylko jedno do powiedzenia. Uuu, baby. Uuu, baby. Dobra. Czas mierzyć się z przeznaczeniem. Zobaczmy, jak będzie wyglądać ta tura. To nie będzie kryt. Ale może nie trafi. Trafi. God damn it. Bez podłową jest ok. Nawet świetnie. Szaleństwo. Oni powoli się będą próbować dobierać do mojej dupy. Kawalerzyści też to też. Au, au. Dobra, jest ok. Jak to mówił klasyk, this is fine. Dobra. Teraz standardowe pytanie, jak chujowa jest nasza pozycja obecna? I czemu absolutnie kurwa beznadziejna? Zależnie od tego, ile zdaje Gambit, to nie jestem w stanie zabić tej bestii w tę turę. Actually. Hmm.
kurczę. Moim głównym problemem jest to, że będę musiał wyleczyć Duke'a. Jak takiego. I to, że w chuj ludzi chce się dobierać do Duke'a. Boję się o tą turę, nie będę kłamał. Zwłaszcza, że Lizitea bodaj nie ma fizyka. Znaczy... Mógłbym tu podejść, tylko bestia mnie zje wtedy bardzo mocno. Czekaj. Boję się trochę tego, co właśnie robię. A tylko zrobię to nieco inaczej. Najpierw ruszę się dosłownie każdym, kto powinien się teraz ruszyć. O kurwa. Ale jestem w dupie. Właśnie sobie zdałem sprawę. Osób atakuje Sylwana. On w Petrę, on w Sylwana za 20. Ja pierdolę. Ulala. To nie będzie zbawne. Wciąż może nie rozwiązywać moich problemów. Powiem więcej, to prawdopodobnie nie rozwiąże moich problemów. Zwłaszcza, że widzę, że mam jeszcze jedno leczenie dostępne, więc... Problemy! Chyba teraz pytanie, czy wszyscy to przeżyją? To co widzę, że Peca ma bardzo dużo szans na niej przeżyć się. I Lizitea też. O! To poszło znacznie gorzej niż myślałem. Wniosek chyba jest prosty. Wiecie co? Zna się cofać, to po prostu sobie szybkiego loada przez game over. Mógłbym się cofnąć w czasie, ale i tak planowałem zajść do samego początku
walki, więc to niewielka różnica. Poza tą częścią, w której potencjalnie zachowuje sobie jeden ładunek, tak naprawdę. Dobra, tym razem przynajmniej wiem, że... do góry nie ma co się za bardzo pchać, więc powinienem pchać się bardziej na lewo. A plan był taki, że ty zabijesz łucznika na początek. Znaczy, ktoś i tak dobrze by było, żeby został tutaj na górze, żeby sobie z niej poradzić, tak? Yuri i tak musi zostać z tyłu. Ja ty miałeś ataku? 28. Jeszcze jedna rzecz. 12 S. Fire. S. 26 ataku, 5 res, dobra. On teoretycznie jak przytankuje, to powinien też automatycznie, powiedzmy, zabić tego, który podejdzie. Dobra, próbujemy jeszcze raz. O, trafi. Fred akurat. Tak, dobrze, nie ma. Oni będą podchodzić. A, Gambita używa. To trochę mniej podpłynne, nie będę kłamał. Na szczęście tylko w tego, w Inherta. Dobra. Jak wygląda nasze obecne położenie? Chujowo, ale stabilnie? Brzmi jak mój plan na życie. Czy ty jesteś w stanie podejść i kogoś strzelić? Nie. Nie jest prosto przejść to. Jak wygląda tu moje położenie? Ty możesz podejść i ubić jego. Te level upy nie są tak dobre jak ostatnio. Znowu kryt nie wszedł. 22, wolę się tak nie bawić, więc teraz to podejść i dobi. Rychło w czas z tym krytem. Czy jest też kogo sensownie? Tak. Ty kończysz turę. Dobra, jak to dalej wygląda? Oni się na mnie rzucają i nie trafiają. Tak to mnie zawsze mogło atakować, że nie trafiają. I tak wiem, że nie w czas to powiedziałem. On teraz się bestię zmieni. Dobra. Ja
Dobra, 4 razy 2, 9, cokolwiek. Powoli musimy się posuwać naprzód. Czy tego chcemy, czy nie? I tak kończy mnie, żeby mimo wszystko posłać z jedną czy dwie osoby tędy, tylko tym razem te pojazdy nieco słabsze. Zastanawiam się w sumie, czy jeżeli byśmy akurat trafili na tych złodziei, którzy mają tego te kamienie, które ich zmieniają w bestie, o których wspominała wcześniej Constance. Czy jeżeli byśmy my ich zabili, to czy oni by się zmienili, czy nie? Dobra, tutaj to dosłownie każdy chce mojej dupy. Wolałbym unikać tego, że każdy chce mojej dupy, nie będę kłamał. Chyba chciałbym generalnie przynajmniej część rzeczy przytankować jako taka. Mówię, obecnie do tankowania chyba najlepiej się protagonistka nadaje przez to, jaką ma szansę na to, że ją rzeczy nie trafią w ogóle. I eat us. Czy jakoś tak. To chyba wszyscy poza Yurim. Przestańcie gambitować! Chuje. Druga bestia. Aha, 9 HP. Mam dwie osoby z fizykiem tutaj, o tyle dobrze. Mam też casualowo możliwość zabicia ich przywódcy. Aczkolwiek nie wiem, czy Gambit tutaj nie jest zasadniejszy. Spada wciąż, oni we dwójkę mogą mnie atakować i to nie jest zbyt dobre, ale... Powiedzmy, że to da się jakoś przeżyć, tak? Dobra. Tyngowy pewnie też nie dobuje. A co jeżeli? Okej, inaczej. Co jeżeli? Dobra. Przywódca poszedł w diabli. Czyli tak posiłki przychodzą? W bardzo niefortunnym położeniu. Bo teraz wcale się nie dziwię, że i każdy będzie chciał dopylić tej. Ablu Witej albo kapłana jedno złego. Pani tak, i tak źle, i tak niedobrze. Nie jestem pewien, na ile ta bestia... Ona chyba nie może przejść przez most, więc kapłan powinien być teraz bezpieczny po tej stronie mostu. Mam taką nadzieję przynajmniej.
Więc no wydaje mi się, że w idealnym świecie... Dobre pytanie. Nice. On mnie odda. A, to jest okej, okay. On mi niewiele zada. Ty na wszelki wypadek jego wyleczysz. Lazy ta. Będzie zbalansowane jak zawsze. Nie żyłem szkolowo. Dobra, i teraz tutaj jestem w trochę niekomfortowym położeniu. Ale to się teraz okaże, jak bardzo niekomfortowym. Kto jeszcze ma turę? A! Kontras. Dobra, zobaczmy. Jak to się rozłoży. On się zmienił w bestię. Na szczęście bez ataku. Atak maga nie wszedł. Kolejna bestia, na szczęście po drugiej stronie została. Duża ilość na posiłku. No, ta bestia nie może przejść, całe szczęście. Oni się tu poblokują na sobie. Aha. Czyli generalnie jest lepiej niż gorzej, bym powiedział. Bo teraz te bestie są tak jakby zablokowane, w pewnym sensie? Po tej drugiej stronie? Tylko ta jedna jest tak naprawdę w miejscu, gdzie można coś niebezpiecznego zrobić. Nawet oni z tego co widzę wciąż chcą się dobierać do dupy kapłanowi. Znaczy, nie dobrać. Przez to, że on wygląda jak stereotypowy kapłan, to cały czas mówię, że jest kapłanem, podczas gdy chodzi mi o tego, o księcia. Czy tam diuka, jak zwał, tak zwał. S2, 3, 4, czyli mogę do maga, nie mogę do niego. Dobra. Chyba się nie opłaca. Ultowanie bestii przed rzekę. Znaczy powiem szczerze, że prawdopodobnie na tym to się skończy. Longbow też nie. Najbardziej się niepokoję, czy coś jeszcze takiego niespodziewanego się nie wydarzy w tej walce. Co mogłoby mnie jakoś specjalnie zabolać? Dodatka stąd może atakować chyba tylko meteorem, tak. Au, lecz go co ja się będę. Dobra, tu powinniśmy być w miarę ustawieni, o ile bestia nie zabije czegoś bardzo dziwnego. Tutaj mag mi może zagrozić, ale to jest do załatwienia. W bardzo grzeczny i kulturalny sposób. Oni nie mają zasięgu, więc whatever. Ferdy w takim razie niech stoi tam, gdzie jest poza zasięgiem. Oni powoli wchodzą nam w zasięg naszych czarów, więc jest chyba lepiej, bym powiedział. Bestia jest przyblokowana, oni będą strzelać za 7. O nie! O no! To jest trochę gorsze, bo strzelają w Duke'a. Znaczy wiem doskonale, że prędzej czy później będę musiał się zająć tą całą zgrają, która właśnie zbliża się do mnie przez most. Tak, tak, tak. Pomagamy.
I'm helping. Tak samo jak naprawdę w cholerę niepokoi mnie to, że to jest ta cała graja imbecyli, którzy będą się dobierać do listy, jeżeli nic się z nimi nie zrobi. Ja? Bestia stąd praktycznie nie może atakować. To jest duży plus. Mogę jego zabić. No i dobra. Teraz jeżeli dobrze myślę, to tylko jeden z nich efektywnie może zaatakować Lizzie, bo reszta będzie zablokowana tak naprawdę. Tak samo jeżeli stanę tutaj, to tylko jeden z nich będzie mógł Bernadette zaatakować. Czyli bardziej mi się opłaca treningowy. Generalnie jeżeli Bernadette oberwie, to powiedzmy tylko lepiej, bo... Ale... jej abilitka wejdzie w końcu. Tutaj przydałoby się wreszcie coś z nimi zrobić. A, już nie mam tych Toronów. Czyli efektywnie nie opłaca mi się tego robić. Coś potrzebuje leczenia... Jokowi by się przydało. Dobra, to jak teraz wygląda sytuacja? Mógłbym jeszcze raz zejść nie mam już gambitów, nieważne. Jak na to, że nie została już żadna bestia, to fakt, że... Znaczy, wróć. Jak na to, że zostało jeszcze od cholery bestii, to fakt, że ja nie mam gambitów jest odrobinę niepokojący. To chciałem właśnie przekazać. Dobra, ruszamy dupko. Został jeszcze Yuri, Yuri skipuje turę jak zawsze. On mnie trafił. A jest piękny szlaczek. I tak swoją drogą, zdałem sobie właśnie sprawę, że gdybym zostawił to wszystko Lizitei, tych rycerzy, to Lizitea miałaby szansę umrzeć przez to, że ona by zabijała tych rycerzy. Więc oni mieliby powiedzmy pierwszy atak. Więc fakt, że wstawiłem tu Bernadette, trochę nieplanowanie, ale pomoże Lizitei przeżyć. Czemu Dorotka ma miecz wyekwipowany? Bo nie wyekwipowałem jej żadnego czaru po Toronie? Ulala! Piękny chyty za 60. Dobra. Jaki mamy plan na dziś? W idealnym świecie Lizitea zabije jego. Zastanawiam się, czy... Bo on ma zasięg do Bernadette i ma za dużo ataku. Generalnie. Ile on zada? 17. On 14, bestia... A, jeszcze ten zaatakuje po nacenie. Jesus! Ale już oni szaleją z tymi kytami. Teraz nie wiem, czy chcę ryzykować to, że oni w jakiś magiczny sposób zostają skrytowani i przez to Bell nie umrze, więc pozwolę sobie fizyka strzelić.
Okej, dobra, teraz muszę się zastanowić, jak sobie powoli zacząć radzić się z bestiami. No i teraz ja, bestie w tej chwili są kompletne, no patrząc na to, jak się poblokowały. A już skończę turę. Wolę robić to ręcznie niż kończyć turę globalnie, bo nie jestem po prostu pewien, czy przypadkiem kogoś nie pominę przez to, tak? Ależ piękne bestie. Ależ one to robią. Jak one to robią? Kapłanie, dlaczego to zrobiłeś? Kapłanie zwany Duke'iem, dlaczego to zrobiłeś? IQ. What is it? Never heard of her. Co do kurwy? Czemu on to zrobił? No ewidentnie chyba chcę umrzeć, to jest najgorsze. Co za swe. Wiecie co? To ja nawet chyba nie jestem w stanie zajść tej bestii w tej turze. Może gdyby ktoś miał więcej niż kratkę zasięgu. Chociaż czekaj. Ty nie masz gambita. Ah, goddammit. A ty nie masz ofensywnego gambita. Ah, goddammit. A ty nie dublujesz, prawda? Zresztą nie pamiętam, czy dublowanie cokolwiek mi daje w tej sytuacji. Zaraz się przekonamy. Ne. A co do dublowania? Bo zastanawiałem się, czy może nie jestem w stanie z pomocą Konstans zabić go w tej turze, ale nie zanosi się na to. Jakbym się bardzo... Wiecie co? Bardzo się uprę. Po coś go mam. Więcej ataku. 24 magii, 25 magii. Jolo. To co, jolo? To jest tak bardzo jolo, jak tylko jolo można zrobić rzeczy. Czy wierzymy w 36% szansy? To się dosłownie do tego sprawdza. Czy wierzymy w 36% szansy? Ewidentnie niesłusznie. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się absolutnie niczego innego. Dobra, weźcie się cofnijcie odrobinę, żeby wyciągnąć tych magów stale od bestii. Znaczy to nie zmienia absolutnie faktu, że i tak mogę tutaj podejść i stanąć, tak?
żeby być gotowy na następną turę. Znaczy, zakładałem, że nie wejdą jakieś losowe kryty, to nie, nie zabiję. A nie widzę, żeby miały wejść. Powiem więcej, Druk najwyraźniej sam chce go zabić. I prawie mu to wyszło, co gorsza. O, magowie do mnie podchodzą. Interesujące. Kto jeszcze nie ma 20? Zobaczmy. Serwek, mam roboty dla ciebie. Goddammit. Dodaj mnie XP, niż myślałem, że daje. No bo teraz muszę się zająć magami. Na szczęście Luny jeszcze praktycznie nie wykorzystywałem w tej walce. Nie będę komentował zaistniałej sytuacji. Co, za którymś razem przestaje mnie to nawet zaskakiwać, wiecie? To jest takie... No, zdarza się, no. Happens. Bestia mnie strzeli za 17, to jeszcze go. Nie szło nawet. Wiecie, co jest w tym wszystkim najgorsze? Tak absolutnie, kategorycznie najgorsze? Czemu ta bestia? Czekajcie, nie jestem upośledzony. Tylko jedna bestia na nas może atakować Konstans. Bo one mają dwie kratki zasięgu. Nie tylko jedna zaatakuje. Jeżeli dwie zaatakują, to bardzo koluje bullshit w tym momencie. Jedna zaatakuje Konstans, druga zaatakuje... Bernadette. To jest coś, czego spodziewam się, że się stanie, tak powiem. Zobaczmy, na ile moje przewidywania są słuszne. Bestia mnie strzeli. Druga bestia Bernadette. Trzecia bestia jest jak policja. Zastanawiałem się, czy może jestem w stanie zdjąć jej tego? I mean, mógłbym potencjalnie... zabić to w bardzo grzeczny i kulturalny sposób. Nie ukrywam, że Feldek dostaje więcej niż bym chciał z tych ataków. Cóż, zakryty. Proszę państwa. Co teraz pytanie za 100 punktów? Jakoż dodatko i tak się w tej chwili nadaje tylko do całej szanu. To niech chociaż podda cię kąsa. Było to konieczne, jak widać. Aczkolwiek nie będę komuś, że mogło krytnąć wcześniej.
Dobre pytanie. Tak, zanim cokolwiek zrobię. Okej. Okay. To jest jedyne, co chciałem wiedzieć, dziękuję. Możesz też coś krytnąć? O mój Boże, on to zrobił. Absolutny szaleniec. To co? A, goddammit. O, od razu lepiej. A, jeszcze jestem dobry w tego. Nie wiem, jak ja to robię. Nie, do niczy nie wiem, jak można być tak dobrym w tego, jak ja. Te kryty na 9-10% wchodzą tak zaskakująco często, że zacznę kwestionować to na pewno. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem, zostało przedstawione jasno i wyraźnie. Czy uda mi się zgadnąć materiały, to mnie zastanawia. Mam złe przeczucie odnośnie tego, co właśnie zrobiłem. Za każdym razem o tym zapominam. Za każdym jebanym razem zapominam o tym, że on ma lur, a nie cokolwiek innego. Dobra, jak stoimy z barierami? Dwie połówki, jedna pełna. Na pewno mogę zniszczyć jedną z tych połówek po prostu atakując. Teraz poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Mogę teraz po prostu strzelić go z tego. Zniszczyć mu barierę. Użyć gambitu do dotrzenia ostatniej. Dostać materiał za to. A następnie zrobić broń balansu. A jeszcze jestem dobry w tego. Max 4 zasięgu, panie i panowie. Kso. Sanzan na mnie nie atta na. MVP? Przyzwyczajcie się do tego obrazka. Nie, żebym coś sugerował. Mógłbym się, że ostatnio Konstans chciała bardzo intensywnie wyzywać Liukę. コンスタンツ見る影もないな過去の出来事が君をそこまでだが
君は私を救ってくれた。その恩には必ず報いたいと思う。いや、今日の恩だけではないな。私は君の両親にも大きな借りがある。教団が君を派遣したのもそれを見越してのことだったろう。両親はともかく、私に恩を感じることなど無用ですわ。Konstans wracają z powrotem do klasztoru. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to jest relikwia Yuriego. Teraz się upewnię. I z tego co czytałem, to daje ona Kanto użytkownikowi, czyli możliwość ruszania się po wykonaniu akcji. A cóż to podnosi się na krześle? Pterodaktyl? Co ty chciałeś za relikwią? Te chuda wa nan mai attemo komaru koto wa nai. Daga watashi wa gaimu kyō shikkaku da na. Shijou o yūsen shite shimatta. Nakabujemy Edelgard! Co może pójść nie tak? Naki yūjin to sono musume no ongaeshi ni te chuda o tebanasou to shite iru no dakara. Koushaku kakka. Mówię, absolutnie jestem w stanie uwierzyć, że Konstancja tylko wróci. To będzie w zupełnie innym nastroju. Ewidentnie. そういうことだ。先生、頼みがある。この遺産を貸し出してもらえるように教団に掛け合ってもらえねえかな。あなた何を言い出しますの？遺産を借り受けるだなんて。オーバンの紋章はポトラから消えた。紋章を継ぐ血筋なんてものも存在しない。教団で把握している限りでは。 Nie no, ale to święta relikwia, trzeba ją pokazać, wystawić gdzieś, żeby była do oglądania, a nie. Nie, to nie ten typ relikwii, spokojnie. Jasne, na pewno ich przekonam. Mam wtyki tu i tu. その方が教団にも話を通しやすいだろ。 Dlaczego? Ja swoją turbokwaśną herbatę już wypiłem i o dziwo żyję. Podkreślam, o dziwo. I myk do konwoju. Nie żebym miał korzystać z Yuriego w najbliższym czasie. Proszę, nie pijcie kwasu z akumulatora. Zasad z akumulatora też nie. Wy i wasze porażające pomysły. Dobra. Ważne pytanie. Jak wyglądają moje potencjalne możliwości kwalifikacji? Mógłbym stać się biskupem. Znaczy, Linhart mógłby stać się biskupem. Dalej. Bernadetta. Czysto teoretycznie może stać się paladynem albo snajperką.
Dorotka może stać się Warlockiem. I planuje to zrobić. Drobny bonus do statystyk. Drobny bonus do statystyk. Generalnie każda klasa ma powiedzmy jakieś tam bazowe statystyki dla danego poziomu. I jeżeli mamy poniżej ich, to gra próbuje je wyrównać w ten sposób. Głupie pytanie. Tak. Muszę nauczyć się latać! Muszę zacząć częściej uczyć się latać. Ewidentnie. A tak sobie, czy ktoś jeszcze może pójść na jakiś sensowny egzamin? Wydaje mi się, że niekoniecznie. Linhart chce, żeby najpierw nauczył się umiejętności maga. A dopiero potem go przerzucę. Protagonistka nie ma jeszcze umiejętności, żeby z pewnością zdać egzamin. Lecę, bo ty cię jest złe. Powiem wam tak, to jest chyba dobry moment na to, żeby dzisiaj skończyć. Nie wykluczam, że jutro coś zrobię, ale nie jest to nic pewnego. Jutro generalnie jako tako streama planowego Sywikiem nie ma, bo Sywika nie ma. Mówię, nie wykluczam, że sam wejdę w zamówkę, ale nie obiecuję. Wstępnie jakiś tam pomysł mam, ale jest to głupi pomysł i pewnie pożałuję samego tego pomysłu, więc zobaczę się jeszcze, to na pewno. A na dziś to byłam tyle. Dzięki za bycie, za oglądanie, za rozmowę na czasie i vlogę. I do następnego razu. Trzymajcie się, po. Cześć.